tym roku w takim szacownym gronie. Wiążemy z tym rokiem wiele nadziei, ale też może przynieść nam wiele niespodzianek. Myślę, że życie pokaże. Jest to pierwsze posiedzenie w 2016 roku członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Chciałbym serdecznie powitać zaproszonych gości, dyrektorów placówek oświatowych, kulturalno-oświatowych, pomocy społecznej. Pozwólcie, że zaproponuję porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Drugie, stwierdzenie kworum. Trzecie, przyjęcie porządku obrad. Czwarte, informacja kierownika OPS-u na temat realizacji zadań w zakresie opieki społecznej. Punkt piąty, realizacja świadczeń socjalnych przez OPS Kurów. Punkt szósty, informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży. Punkt siódmy. Zapoznanie komisji z ofertami dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych przygotowanymi przez jednostki kulturalno-oświatowe. Punkt ostatni. Sprawy bieżące. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi co do porządku obrad? Ja mogę coś powiedzieć? Proszę. Może ten punkt czwarty z piątym połączy. Powiem, czy tam tutaj zatrudniamy. Tak, myślę, że to może Pani tak złączyć i zreferować jako jeden. Jeśli nie ma uwag, to proszę, kto jest za przyjęciem porządku obrad? Widzę, że wszyscy. Także proponowany porządek obrad został przyjęty. Są wszyscy obecni członkowie Komisji Oświaty, także możemy rozpoczynać obrady. Tak jak powiedziałem na wstępie, ten rok może być troszkę inny od tego, co było dotychczas. Wybory parlamentarne, które odbyły się na jesieni, spowodowały zmianę rządu i jak wszyscy wiemy, rząd proponuje również zmiany na polu pomocy społecznej, oświaty. Jeśli chodzi o pomoc społeczną, no to wczoraj premier złożyła do Sejmu uchwałę tak zwaną 500+, czyli 500 zł na dziecko, na drugie dziecko i każde następne. Jeśli chodzi o oświatę, głośny jest temat wygaszania gimnazjum. Myślę, że chciałbym nawet, żebyście Państwo spróbowali odnieść się w swoich wypowiedziach do tych punktów, które wymieniłem, ponieważ będą one rozważały, myślę, na ten cały nasz 2016 rok, a i na pewno i na następne. Dlatego może zacznijmy od Pani Kierownik Opieki Ośrodka Pomocy Społecznej na temat realizacji zadań w zakresie opieki społecznej i świadczeń socjalnych, które świadczy OPS w Kurowie, w naszej gminie. Proszę bardzo. Przygotowałam sobie sprawozdanie działalności wykorzystania środków finansowych i przy okazji omawiania tych wydatków. Będę również odnosiła się do poszczególnych rodzajów form pomocy, także myślę, że w ten sposób moja wypowiedź będzie wyglądała, a później, tak jak tutaj Pan Przewodniczący wspomniał o tych zmianach, odniosę się również do tych zmian. Oczywiście no, to jest znacząca rewolucja. Proszę bardzo. Także może tak, zacznę od tego, że Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się głównie pracą socjalną i przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej, ale mamy również w swoich strukturach dział świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego. Od niedawna również kartę dużej rodziny i wypłacanie zasiłków dla opiekunów. Ja to Państwu referowałam w zasadzie chyba na każdym spotkaniu, kiedy przedstawiam sprawozdania, także nie wiem, czy jest konieczność, chyba nie. I po kolei może przedstawię kwotowo, jak to wyglądało. Jest nasz plan ogółem na rok 2015 wyniósł 4 225 250 tysięcy złotych, z czego zadania zlecone, czyli przekazane z budżetu państwa, wyniosły 3 019 989 złotych. Także to są bardzo duże kwoty. Zadania zlecone ponad 3 miliony złotych. Do zadań zleconych tutaj zaliczają się świadczenia rodzinne, czyli zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Takie nowe świadczenie, które wypłacamy ten zasiłek do opiekuna, to są duże kwoty, to są świadczenia, które zastąpiły świadczenie pielęgnacyjne wypłacane wcześniej opiekunom pełnoletnich osób. W tym roku, znaczy nie w tym roku, tylko w poprzednim roku, 2015, zmieniły się kryteria dochodowe do świadczeń rodzinnych i tak wynosi to kryterium 674 zł oraz 764, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności. Pozostałe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych znacząco się nie zmieniły. Wzrosło tylko świadczenia pielęgnacyjnego, które w tym momencie wynosi 1300 zł, natomiast nie uległy zmianie kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku opiekuna. Są to kwoty po 620 zł. Jednorazowa zapomoga w dalszym ciągu jest przyznawana na tych samych zasadach, czyli zależy się od spełnienia kryterium dochodowego 1922 zł na osobę i oczywiście ten warunek pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tutaj nie było żadnych zmian, kryterium dochodowe się nie zmieniło. Kwota, którą możemy przyznać, czyli nie więcej jak 500 zł, też pozostała bez zmian. Również prowadzimy postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, którzy muszą nam wypłacić pracę. Wiadomo, że tego nie robią, jeżeli wypłacamy w trakcie roku na przykład 300 tysięcy złotych funduszu alimentacyjnego, to zwrotu mamy zaledwie 60 tysięcy, także widać, że to są ogromne dysproporcje pomiędzy wypłaconymi świadczeniami a zwrotami dokonywanymi przez dłużników. W zeszłym roku o tyle taka zmiana zaszła w tej ustawie, że nie ma już prowadzonej egzekucji przez komornika skarbowego, przez urząd skarbowy, tylko to wszystko zostało przejęte przez komorników sądowych. Na początku to wyglądało tak, że prowadzili tylko komornicy sądowi, później zostało rozdzielone również na urząd skarbowy, wystawiało się uwolnienia tytułu wykonawczego, natomiast w tym momencie znowu to wszystko tak jakby wraca do tego początkowego stanu. No jest w tym trochę pracy, ponieważ to wszystko trzeba tylko przyłączyć, te wnioski egzekucyjne, sporządzać i tak dalej. Także dążę do tego, żeby tylko komornicy sądowi prowadzili egzekucję tych uświadczeń. Plany na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalne i rentowe wyniósł 2 990 000, wykonanie 2 987 000 i na to się składały wypłacone świadczenia rodzinne, fundusz i składki oraz koszty administracyjne. Na koszty się składały wynagrodzenia pracowników, składki, zakup materiałów, zakup usług, ubezpieczenia, szkolenia pracowników. Może nie będę referowała do tych kwot poszczególnych, jeżeli będę się stawiał, żeby to jest później komisji dróg. Opłacaliśmy składki ubezpieczenia zdrowotne dla osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 26 123 zł. Nowym zadaniem, które otrzymaliśmy w roku 2015 jako środek pomocy społecznej, była wypłata dodatków energetycznych. Tych dodatków płaciliśmy 9 dla jednej osoby. Tylko jedna osoba korzysta z takiego dodatku. I to stanowi częściową rekompensatę za energię elektryczną i ten dodatek przysługuje tylko osobie, która pobiera dodatek mieszkaniowy. Z tego wynika, że tylko jedna osoba pobiera taki dodatek mieszkaniowy. Do zadań zleconych należy również prowadzenie zadań związanych z realizacją karty dużej rodziny. Na to plan wyniósł 900 zł, wykonanie 546 zł. To jest wyliczane w zależności od tego, ile zostało wydanych kart. W 2015 roku złożono 36 wniosków o wydanie karty dużej rodziny i na te wnioski wydano 181 kart. W 2014 chyba było to 313 kart, także 313 plus 181, to widzimy, że tych kart w gminie Kurów przybywa. Zadania własne, zadania w okresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 3200 zł, wykonanie 3002 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego związane z rozpoczęciem egzekucji to są kwoty, które odzyskujemy od dłużników alimentacyjnych. Tutaj plan wyniósł 19 991 zł, wykonanie podobne. Opłacaliśmy składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. I to są składki za osoby uprawnione osoby, które nie mogą podjąć pracy z powodu posiadania stopnia niepełnosprawności albo z powodu osiągnięcia odpowiedniego wieku, a osoby te po prostu nie nabyły wcześniej odpowiedniego stażu pracy. Nie mają prawa do żadnych świadczeń emerytalnych. To było 17 895.
Przechodzimy teraz do pomocy finansowej, jaką udziela nam ośrodek pomocy społecznej. Są to zasiłki pomocy w naturze. Tutaj plan wyniósł 236 959 zł. Głównie tutaj przyznajemy pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych i okresowych na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb bytowych, kosztów utrzymania mieszkania w zimie, zakup opału. To jest taki główny powód przyznawa i główny cel, na jaki przyznajemy środki finansowe na zakup odzieży czy lekarz. Taką wyraźną pomoc przyznajemy również osobom, które ucierpiały na przykład w wyniku jakiegoś tam zdarzenia losowego, na przykład pożaru mieszkania. Też mieliśmy takie sytuacje w 2020 roku. Przyznawane są zasiłki okresowe, tutaj wyliczane jest w zależności, wysokość zasiłku okresowego wyliczona jest w zależności od tego, jaki rodzina osiąga dochód. Przyznawane są głównie z przyczyn takich jak bezrobocie. 49 rodzin z powodu bezrobocia uzyskało taki zasiłek. Z powodu wytrwałych zarobu 4 rodziny, niepełnosprawności 6 rodzin. Ogólnie 66 osób albo rodzin uzyskało takie świadczenia. Zasiłki celowe i celowe specjalne. Zasiłki celowe przyznaliśmy 105. Głównie, tak jak mówię, na zakup opału, koszty zakupu leków i leczenia. Gdy rozpoczyna się rok szkolny, no to wiadomo, że na dofinansowanie tych zakupów podręczników, przyborów szkolnych, na drobne remonty też. Tak, to przyznajemy na drobne remonty. Specjalnych zasiłków celowych w 1200 zł przyznaliśmy dla dwóch osób, to były zasiłki. I to rzeczywiście w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przyznajemy te zasiłki w momencie, kiedy przyznajemy zostanie kryterium na to, natomiast sytuacja wymaga tego, aby rodzinę finansowo wspomóc. W tym momencie opłacamy powrót w domu pomocy społecznej dla trzech osób. W 2015 roku była to kwota 71 115 zł. W tym roku będzie wyższa, ponieważ jednym z tego płacaliśmy tylko przez półtora miesiąca, także ta kwota w tym roku myślę, że wzrośnie, bo znacznie wzrośnie, bo nie wiem, 5 tysięcy miesięcznie płacimy za te trzy osoby. Chyba tak. Wypłacaliśmy zasiłki stałe, to była kwota 234 376 zł. Tak jak mówiłam, osoby niezdolne do pracy z powodu wieku albo z powodu posiadania orzeczenia o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłku takiego korzysta w tym momencie 47 rodzin albo osób. No to też i wzrasta. Wzrasta, myślę, że tak o 6 wzrosło do poprzedniego roku. Kolejny punkt, utrzymanie środka pomocy społecznej w wysokości 3 057 zł. To jest na realizację zadań, utrzymanie ośrodka, płace, takich materiałów i wyposażenia. I to jest dzielone. Część finansowane jest z dotacji z budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe, o których wspominałam, jeden dodatek mieszkaniowy, który wypłacaliśmy. My przejęliśmy to od maja 2015 roku. Wypłaciliśmy w kwocie 1209 zł. Nowe zadanie, które od 2015 roku realizujemy, jest to zatrudnienie asystenta rodziny, który ma wspierać osoby niewydolne wychowawczo. Od 2015 roku zaistniał obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny, dlatego u nas taki asystent jest zatrudniony na pół etatu od stycznia ubiegłego roku. Wynagrodzenie wyniosło 11 tysięcy i tutaj o tyle korzystne jest, że tutaj otrzymujemy dotacje z budżetu państwa. Także 8 tysięcy zostało finansowane z budżetu państwa, więc częściowo gmina została obciążona. I myślę, że w tym roku też będzie taka możliwość uzyskania dodatki na ten cel. Kolejnym zadaniem, jakie realizujemy, jest pomoc, to realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Wykonanie tego zadania wyniosło 95 298 zł. Realizujemy je na podstawie uchwały Rady Ministrów z 2013 roku Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Na podstawie tego programu składamy posiłki dzieciom w szkołach, ale nie tylko, ponieważ możemy również finansować zasiłki celowe na zakup żywności dla osób, które na przykład mają przekroczone kryterium dochodowe, ponieważ tutaj pomoc możemy udzielić osobom nie tylko tym, które spełniają kryterium dochodowe do pomocy społecznej, ale takim, które mają
przedstawię w wysokości 150% kryterium, ponieważ nasza gmina podjęła uchwałę w 2014 roku o podwyższeniu tego kryterium dochodowego. W 2015 roku korzystało 81 uczniów i było to 86 rodzin. My opłaciliśmy posiłki, to było 26,582 opłacone posiłki, z czego ponad 7 tysięcy w przedszkolach, ponad 19 tysięcy dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Wydatki tutaj kształtowały się następująco. 55 tysięcy to była dotacja na finansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa, natomiast pozostała kwota wydatków 40 291 z budżetu gminy. Tutaj zawierane jest porozumienie pomiędzy wojewodą a urzędem gminy właśnie określające wysokie dotacje i te proporcje pomiędzy dotacją a środkami naszymi muszą wynosić 40 do 60, czyli my nie mniej jak 40% musimy tych środków zawsze zapewnić. Przyznawałam świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, zasiłku celowego na zakup żywności i przyznałam takie świadczenie na 26 rodzin w kwocie 11 150 zł. W ramach programu finansujemy również posiłki i obiady dla uczniów wytypowanych przez dyrektorów. Po prostu dyrektor widzi konieczność taką, żeby daną rodzinę objąć tego typu pomocą. Występuje do nas wnioskiem, wówczas nie sporządzamy wywiadu środowiskowego, nie ustalamy sytuacji dochodowej rodziny osób. Jest taka możliwość, że nie więcej jak 20% ogólnej liczby przyznawanych świadczeń mogą właśnie być to świadczenia bez konieczności ustalania sytuacji dochodowej. I 39 uczniów korzystało z tego formy pomocy. To może na tym zakończam i za to mówię jeszcze pokrótce. Zmiany ogólnie to, co się działo w roku 2015. Jest tak jak powiedziałam, zatrudnienie w styczniu, zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny miał pod swoją opieką i ma w tym momencie 4 rodziny, było to 6 rodzin, w przypadku 2 rodzin. Nie ma takiej konieczności, żeby ta pomoc przez asystenta była świadczona. Może zacznę teraz właściwie od końca, bo tak mam poukładane. W grudniu braliśmy udział razem z Ochotniczą Straży Pożarną, razem ze szkołami, skokiem z Ulicy Żywności. W akcji, gdzie my przeprowadzimy do żywności, żywność, inne dary, ubrania spożywcze, książki, zostały później przekazane do nas tutaj, razem z paniami do szkoły, nasi pracownicy socjalni razem z paniami do szkoły. Te paczki rokowe zostały wydane, te paczki dzieci, które otrzymały paczki, były 124 dzieci, natomiast rodziny wielodzietne, takie rodzinne paczki, które my już robimy jako środek, czyli typujemy rodziny, które rzeczywiście wymagają takiej pomocy przedświątecznej, to było 38 takich paczek sporządzonych, to rzeczywiście były takie dosyć konkretne paczki. Sporo pomocy, bo wiadomo, że tutaj w naszej gminie od kilku lat jest pomoc otrzymywana z Banku Żywności, to jest Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna, pozyskuje taką żywność pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Przy tym bardzo ciężko pracują, bo to jest rzeczywiście ciężka praca. Takie zestawienie sobie przygotowałam tej żywności. Było bardzo dużo, w zeszłym roku 2015 było ponad 40 ton, więc nawet może wydaje mi się, że około 43 ton i tak jak sobie policzyłam, tak już zestawiając ze wszystkich tych lat, kiedy ta żywność jest pozyskiwana z Banku Żywności, od 2009, ten jeden rok chyba przerwy był, kiedy nie była, i to właściwie wyszło, że 208 ton w ogóle zostało przywiezione, to dysponowane w gminie Kuruk. Jest to ogrom, po prostu ogrom, jest to koszty bardzo, koszty dużo pracy i przy każdym wydawaniu brały udział panie tutaj obrony ze ośrodka. Robią to niezależnie od nie mają tego w zakresie zadania, natomiast wykonują to. Trzeba będzie tę formę pomocy kontynuować. Na rodziny cały czas są zainteresowane, także nie ma możliwości zaprzestania tego typu pomagania. W 2015 roku my jako ośrodek złożyliśmy wniosek do Agencji Rynku Rolnego o pozyskiwanie jabłek. Wiem, że tutaj chyba też szkoły, tak? Przedszkola. Chyba też pozyskują. Mhm. To też mieliśmy jabłka w 2015 roku, to było chyba
10 ton jabłek, natomiast tego roku mieliśmy na Hefki 24 tony, także no to są też duże po prostu transporty całymi tirami, przełożone są te jabłka. Oczywiście przekazywane są nieodpłatnie, też pracownicy przy tym biurze, które naprawdę poświęcają pracę. Żeby to wszystko zorganizować i transport, i później wydawanie tej żywności. W najbliższym czasie też są planowane takie transporty. Nawet nie wiem, czy nie w przyszłym tygodniu, prawda? Chyba. Chyba nie muszę nawet przyjechać. Jabłka, gruszki, o właśnie, gruszki. To jest ciekawe. Wiem, że tam w agencji rynkowej też można było otrzymać pomidory ze świnia, ale to wiadomo, że tego było mało i myślę, że tam już to miał to. Zarzędny z banku żywności, nie wiem, czy Państwo wiedzą, to jest taki asortyment, który pozwala na sporządzenie wszystkich posiłków, czyli ogólnie ser, kasza, herbatniki, groszek, makrewko, czyli pozwala na sporządzenie śniadania, obiadu i kolacji, takie już kompletny posiłek można z tego stworzyć. W 2015 roku otrzymaliśmy taką propozycję z elektrowni Puławy. Nie wiem, czy ta elektrownia już działa, czy ona dopiero zaczynała swoją działalność, to było na jesieni. Zaprosili nas do wzięcia udziału w akcji Badania Światu Czuła. To wszystkie gminy z całego powiatu zostały zaproszone. Myślę, że jakiś rodzaj może propagowania, rodzaj reklamy był, ale dzięki temu 11 gmin z naszej gminy, 11 rodzin, przepraszam, z naszej gminy mogą zyskać żarówki. Mieliśmy do rozdysponowania 150 żarówek LED-owych. Oni przekazali nam te żarówki całkowicie nieodpłatnie dla nas, porozumienia. Także taka akcja miała miejsce. Dużej rodziny. Karta Dużej Rodziny w chwili obecnej funkcjonuje tylko u nas na terenie gminy. Jako rządowy program, nie ma tego lokalnego, natomiast przedsiębiorcy otrzymali takie zaproszenie do tego, aby ten program Karta Dużej Rodziny wejść. Wiem, że było zainteresowanie. Ja sama jednej pani wysłałam takie zgłoszenie do tego. Nie wiem, czy to już zostało przez nich wszystko zatwierdzone, natomiast z tego co wiem, na pewno będziemy mieć przynajmniej jedną firmę, która do tego programu ogólnopolskiego wejdzie. Jest to bardzo cenna inicjatywa. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za. Wydaje mi się, że jeżeli nie będziemy mieć naszej lokalnej, to trzeba oczywiście tutaj zachęcać naszych przedsiębiorców, aby wchodzili do tej ogólnopolskiej. W powiecie puławskim chyba 29, czy coś około 30 firm weszło do tej ogólnopolskiej karty. Także wiem, że są to stacje benzynowe, sklepy, chyba punkty, nie wiem, jakieś telefoniczne, jakieś play, na pewno stacje benzynowe nawet do 10 groszy, żeby na litrze te rodziny wielodzietne mogą skorzystać z takiej ulgi, posiadając kartę. A w 2015 roku jeszcze zacieśniliśmy do współpracy w otwartym kręgiem ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Otwarty Krąg, ponieważ osoby z otwartego kręgu, pani Danuta, wyszły do nas taką inicjatywą, aby otworzyć spółdzielnię socjalną na terenie gminy. My to poparliśmy i tak próbowaliśmy wspólnymi siłami tutaj trochę rozwikłać temat, sprawdzić od czego by trzeba zacząć. Te spółdzielnie socjalne działają na terenie i gminy działają w Łęczowie, działają w Górze Płockiej. Polega to na tym, że osoby, które pozostają bez pracy, działają w ramach tej spółdzielni, na przykład prowadzą catering dla osób, które same nie mogą sobie przygotować posiłku. Prowadzą inne usługi, na przykład usługi opiekuńcze. O właśnie, usługi opiekuńcze to jest problem, który u nas niekoniecznie jest sprawowanie opieki nad osobami samotnymi starszymi. Jest to problem, który rzeczywiście narasta. I to z każdym rokiem coraz bardziej. Tak jak zacząłem pracować parę lat temu, że mieliśmy tych usług może jedne, rocznie dwie. Teraz mamy osób pod opieką 6. Cały czas osoby się pytają, wiem, że będzie konieczność teraz zatrudnienia znowu opiekunki. Problem jest z tymi opiekunkami, ponieważ nikt nie przyjdzie do nas do pracy na cały etat, ponieważ
jeżeli ktoś mieszka w Kurowiu, podejmie się pracy w wymiarze 2 godzin dziennie, powiedzmy na Łąkocie czy Klementowicach, prawda? Także jeżeli jest potrzeba zatrudnienia opiekunki w Klementowicach, no to bierzemy osobę stałą, z którą już nie dojedzie, dlatego mamy te osoby pozatrudniane na umowy zlecenia. Mamy zatrudnionego specjalistę w tym momencie, wykonującego specjalistyczną usługę opiekuńczą dla osoby z zespołem Downa. Też jest, też było takie zapotrzebowanie, żeby taką osobę zatrudnić. Będzie problem osób starszych rzeczywiście cały czas narasta i te usługi opiekuńcze będą potrzebne, dlatego taki był pomysł, żeby ta spółdzielnia socjalna realizowała między innymi również pomoc w formie usług opiekuńczych, jakichś tam katery, sprzątania, tego typu. Te spółdzielnie socjalne same się finansują, żeby nie było konieczności w ogóle, żeby tutaj w jakiś sposób gmina dokładała się do tego. Także my te inicjatywy gmina popieramy. Może powiem jeszcze o tych zmianach, które weszły teraz w życie od 2016 roku. Główną taką zmianą to jest, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, ta ustawa, projekt 500+, jest to ustawa o pomocy rodzinom w wychowaniu dzieci. Oczywiście ona została przyjęta przez rząd wczoraj. I to taki program, który wejdzie w kwietniu. Tutaj planowany jest, żeby wszedł w kwietniu. Szacujemy, że na terenie naszej gminy z tego może skorzystać 600 do 1000 dzieci miesięcznie. Także kwoty to są bardzo duże, bo jeżeli to będzie 1000 dzieciaków, no to kwota miesięcznie wypłaca, to jest 500 tysięcy złotych miesięcznie, 500 000 miesięcznie. No to są ogromne kwoty. W skali roku w Polsce wyliczano, że to będzie w tym roku, jako rok kwietnia, około 16 miliardów, w przyszłym roku 23 miliardy. Także to są ogromne, gigantyczne kwoty. Dla nas jest to wielkie zadanie, które musimy zrealizować i teraz od kwietnia, właściwie już od marca trzeba się przymierzać do tego, żeby to wszystko sprawnie się potoczyło. Wiadomo, że to musi być odpowiednie miejsce do przyjmowania wniosku. To będzie kilkaset osób, które przyjdzie od kwietnia składać te wnioski. Także ogrom pracy po prostu nas czeka w związku z tymi zmianami. U nas to teraz w 2016 roku weszły zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym przeliczaniu złotówkę za złotówkę świadczeń. Jeżeli komuś przekracza dochód, to tam jest taki skomplikowany sposób przeliczania. Też tu jest dużo problemów. W ogóle mamy system empatia, przez którym teraz my jako ośrodek pomocy społecznej musimy występować do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u o wydanie jakichkolwiek dokumentów. Osoby zostały zwolnione całkowicie tymi zmianami ustawowymi teraz od przynoszenia jakichkolwiek dokumentów. To wszystko spoczywa na nas. Program nie działa, to wszystko odwleka się, dlatego że nie możemy wystąpić w formie elektronicznej, trzeba to robić w formie pisemnej. Zanim wyślemy do, na przykład do ZUS-u i otrzymamy odpowiedź, to mijają 2 tygodnie, prawda? Osoba ta na rozpatrzenie wniosku czeka. Pomimo, że na przykład mamy pieniądze i te świadczenia mogliśmy wypłacić, no ale zrobili projekt Empatia, który od 2 lat już właściwie powinien działać. Nie działa. W 2013 roku w zasadzie coś w tym programie działa. Także jest 2016 projekt Empatia, nadal nie działa. Także to jest duże utrudnienie, to, że musimy sami występować. Kolejne świadczenie, które nowe weszło, to jest świadczenie rodzicielskie. Też zostało dołożone do świadczeń rodzinnych, także do tych świadczeń cały czas dokładają. Cały czas są dokładają po prostu. Z roku na rok, jak się z Państwem bardzo spotykam, cały czas mówię o tym, że coś nowego dochodzi, coś nowego przybywa. Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł, też pewnie Państwo słyszeli, bo to też takie medialne było dosyć. 1000 zł przysługuje przez okres 52 tygodni osobom, które nie mają ubezpieczenia i nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, czyli wszystkim osobom bezrobotnym, czy to zarejestrowanym w urzędzie pracy, czy nie, studentom, osobom również tym, które prowadzą działalność gospodarczą. No i wiadomo, takie osoby nie mogą zasiłku macierzyńskiego z ZUS-u pobierać. Nie przysługuje to rolnikom. Rolnicy mają prawo. To też jest taka zmiana, że w tym roku, od stycznia, weszło nowe świadczenie zasiłku macierzyńskiego na strój. Takie, które osoby o tym nie wiedzą, też mogą 1000 zł przybywać. I te osoby nie będą się trzymać u nas. Także dużo zmian weszło. Musimy się z tymi zmianami wszystkim zmierzyć. Myślę, że damy radę. No wiadomo, że początki nie będą łatwe. Będzie ogrom pieniędzy do rozdysponowania. Ale to może być około 1 000 miesięcznie. W tym momencie wydatki na świadczenia rodzinne i pomoc społeczną no około 240-250 tysięcy w tym roku miesięcznie. Dojdzie nam to więcej 500 000 do tego. Więc to będzie duża skala. Ale myślę też, że będzie duże zainteresowanie, ponieważ
Wniosków nie ma w tym momencie, jeszcze nie ma zatwierdzonej ustawy, jest na razie tylko projekt. A osoby przychodzą, pytają się o wnioski, ponieważ nic im wydaje z wniosku, także... Zabrzmiało optymistycznie, pani ustach, mimo zwiększonej... A jak optymistycznie? No, że nowe obowiązki spłyną w ramach realizacji tej ustawy, ale to nie jest przerażające dla nas. Chciałbym spytać, czy już wiadomo, jak będzie tak od kuchni wyglądała realizacja tej ustawy? Przychodzi Peter do państwa i mówi, ja chciałbym 500 zł za dziecko. Co on musi przedstawić? Jakie dokumenty? Na razie jest tylko projekt rozporządzenia. Jeszcze nic nie wiadomo. Projekt się w ogóle dopiero dzisiaj, czy wczoraj, tak na dniach. Wiemy, jakie będą wnioski. W ogóle ten projekt ustawy wygląda prawie identycznie jak ustawa świadczenia rodziny. To jest karta. Wiadomo, że tam się musiały pewne rzeczy zmienić. Natomiast tamtą ustawę już mamy przepracowaną. Wiadomo, że ktoś będzie musiał się jej od nowa uczyć i wprowadzać do systemu, bo tego nie robiliśmy w tej nowej ustawy, ale mniej więcej polega to na tym samym. Jest nazwa inna, inna na doświadczenia, inna kwota. Moim zdaniem, jeżeli mogę wydać swoje zdanie, trochę się to mija sam, bo mogli po prostu podnieść kwotę zasiłków rodzinnych, a nie wprowadzać nową ustawę. Czy ktoś z państwa radzy chciałby jeszcze jakieś zadać pytanie? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o ten koniec, o tą ustawę, co prawda dzisiaj tygodnia, bo jeszcze nie została ogłoszona, ale z dzisiejszej wypowiedzi pani minister dowiedziałem się, że będą odpowiednie szkolenia pracownicze, które będą nie obciążały gminy, bo będą bezpłatne teraz, a w międzyczasie jeszcze będzie wydana specjalna książeczka, jakikolwiek to nie wiem, która będzie wspomagała w realizacji tego właśnie zamierzenia 500+. Niewątpliwie trzeba tu dodać, że wymagało to będzie dodatkowego zatrudnienia. Ma to być płatne, 2%. 2% dziś słyszałem, więc no ale ja dziś usłyszałem 2%, więc nie będę się spierał, kiedy będzie zarządzenie dało 2%. W każdym razie zatrudnienie będzie trzeba. Problem polega na tym, miejsce. Bo my wiemy o tym dobrze, że my tutaj w tej chwili borykamy się z miejscem i gdzie to się będzie odbywało, bo musi istnieć. Ale myślę, że to jest zmartwienie dla wójta i pani sekretarz i OPS. To jest ta pierwsza rzecz. Drugą widocznie pani dyrektor nie chciała ze względu na skromność się tutaj pochwalić, ale przecież żeśmy w prasie wyczytali, że za działalność OPS-u państwo byli w Warszawie i otrzymali specjalne wyróżnienie, prawda? Tak, to było wyróżnienie za nowatorskie działania. No, właśnie wydaje mi się, że za to należało pochwalić, jeżeli Warszawa... No więc dlatego posłowie z gratulacji, no bo znaczy, że działają dosyć sprawnie. Pani tu przedstawiła te wszystkie finansowe sprawy. My to tak lekko to słuchamy, ale komisja rewizyjna, jeżeli nie była, to przyjdzie i ona przepatrzy to wszystko bardziej dokładnie. Nie z tego pani sprawozdania, które tu pani przedstawiła, wynika, że idzie coraz ku lepszemu i o to chodzi, to należy pogratulować i tak trzymać, jeżeli skarg nie ma, bo skargi pani nie mówiła. Zawsze bywały skarg, nie ma skarg? Nie ma. No to znaczy, że się poprawia, bo pamiętam. No, obserwujemy tutaj, Jola potwierdza, że rzeczywiście występuje spadek w podań. Znaczy zadanie pomocy jest ich mniej. Zdecydowanie, jeżeli co roku występujemy już w trzecim kwartale właściwie zwiększenie na przykład środków na zasiłki określone, w tym roku tego nie robiliśmy, także już od września nie było konieczności. To trzeba się powierzyć z tego powodu. Tutaj liczyły koleżanki, że chyba na 10 rodzin, tak? Nie. Takich stałych występujących 10 rodzin pojawia się na tym rynku. No, stać. Tak, to jest podobne. Znaczy jakiś pomoc koszowska funkcję spełniła w momencie, kiedy mieli jakiś kryzys, skorzystali z tego, w momencie już nie.
samodzielnie. Rzeczywiście obserwujemy spadek podań, spadek pomiędzy. Ale naraz mamy problem, to jest usługi opiekuńcze osoby starsze. Była jedna osoba dostępna, ale to było w 2015 roku, ona otrzymała mieszkanie socjalne w Kłama. To tam przebywała w sumie chyba dostępna, jeżeli takie osoby nie ma. Czy mam jeszcze jakieś pytania do pani kierownik? Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, bo zainteresowała mnie sprawa alimentów. Wypłacamy ile? 300 tysięcy, a uzyskujemy 20% z tego, 6 tysięcy, a resztę? 60%. Też nie uzyskujemy, to jest dług budżetu państwa. A, budżetu państwa? Tak. Nie, to czy gmina pewne kwoty ma? Ponieważ 60%, teraz się to zmieniło, wcześniej było tak, że 60% odprowadzone zostało do budżetu państwa, 40% zostawało tutaj u nas, jeżeli dłużnik i wierzycielka byli z naszej gminy. A 20% przekazywane było do innej, jeżeli był z innej gminy. Natomiast teraz to się to zmieniło, 80% jest przekazywane do budżetu państwa. A w ogóle teraz, w tym momencie, po tych zmianach, wszystko idzie prawie na odsetki, także gmina nie otrzymuje nic. Takie zmiany. Czy mam jeszcze jakieś pytania? W takim razie podsumowując naszą dyskusję na temat ośrodka pomocy społecznej w Kurowie, to możemy stwierdzić, że uznanie przez wyższe instancje, przez ministerstwo waszej pracy, waszych zasług na polu pomocy społecznej, jak również prezentowany tu optymizm na temat przyszłych zadań, które, no nie oszukujmy się, są bardzo poważne, stwarza przesłanki ku temu, że i 2016 rok będzie w naszej gminie dobrym rokiem dla tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy, że nie będzie takich, którzy tej pomocy nie dostaną. Dziękujemy pani kierownik. Liczę na to, że jak się spotkamy po półroczu, to też będę tam na takiego optymizmu, a może być trudne. No, tego nie wiem. To już będą te wypłaty. To już będą te wypłaty, tak, bo nasze kwiecień ma czerwiec. Czyli wszystko przed nami. Bądźmy dobry myśli. W takim razie przejdziemy do następnego punktu 6. Informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży. Poproszę państwa dyrektorów szkół o przedstawienie skali tego problemu. Może pan dyrektor Żurkowski. A to możemy tak naprawdę po kolei 6 i 7, żeby nie było lata. Proszę bardzo. Dziękujemy. Na każdą placówkę nałożone są zadania pod tytułem profilaktyka w szkole. I system, który istnieje obecnie, o tym kiedyś trochę szerzej mówiłem, dzisiaj tylko 2-3 zdania wstępu, żebyście państwo mieli taki obraz, jak ten system w szkole działa od strony formalnej. Upraszczając, można powiedzieć tak, że wszelkie działania pozadydaktyczne w szkole określa program profilaktyki szkolnej, w ramach którego jest także włączony program wychowawczy i wszelkie inne działania z tym związane, programy wychowawców, programy działań pozalekcyjnych, uroczystości, imprezy i tak dalej, i tak dalej. Więc ten program określa konkretne cele i zadania pozadydaktyczne szkoły, ich sposób realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, jakie są w szkole organizowane, celem których jest właśnie zapobieganie, tak jak tutaj nawet w tym porządku obrad jest zaproponowane i przedstawione, zapobieganie patologii dzieci i młodzieży szkolnej. I żeby uzmysłowić, jak to konkretnie, w czym się już w tym programie ostatnie rubryki, które mówią o pewnego rodzaju przedsięwzięciach i konkretnych działaniach w szkole odbywają, więc pozwolę sobie państwu w sposób skrótowy jakby wyliczyć
niektóre, może nawet większość działań, które w tym zakresie podejmowane są w szkołach, a konkretnie w tym wypadku w mojej szkole, pod nazwą programy, między innymi realizowany jest w naszej placówce program Niećpan. Realizowane są programy warsztatów edukacyjnych Global Citizen School we współpracy z ASEC w Lublin oraz Szkołą Podstawową w Kurowie. To są działania polegające na tym, że przyjeżdżają do nas studenci konkretnych specjalizacji, prowadzą między innymi zajęcia z dziećmi otwarte z różnego rodzaju zakresu i są to przeważnie studenci obcojęzyczni. Realizowany jest między innymi w tym zakresie projekt Twinning What's and Up we współpracy ze szkołami z Włoch, Francji i Turcji. To też są tego typu zajęcia, które polegają na prowadzeniu i wymianie prowadzenia tych zajęć przez osoby z tych państw i ze szkół, z którymi współpracowaliśmy, jak pamiętacie Państwo, dawniej mówiłem o programie wymiany szkół, to właśnie te nawiązane kontakty teraz owocują innymi rodzajami programów, ale w oparciu o znajomość, która już się od paru lat zawiązała. Program Erasmus Plus, w ramach którego także obok jest realizowany program Focus of Scotland. Program, który jest realizowany w oparciu o ścisłą współpracę z Sanepidem, Trzymaj Formę, taki jest tytuł tego programu. Zakręcona Zakrętka, która na pewno Państwu jest ten program znany i innym placówkom, na czym on polega, to na pewno Państwo wiecie. Zakręcona, no, tak dla młodzieży, zakręcona w znaczeniu takim zwariowana, ale w sposób taki pozytywny. Zakrętka konkretnie, zakrętka, bo to się zbiera bardzo dużej ilości. Jak wiecie, punkty są po gminie i są konkretnie przewożone do domów, zwłaszcza tych opieki często paliatywnej, gdzie mają konkretne dochody z tego te placówki i takie jest pomysł. W ramach zajęć polekcyjnych jest realizowanych 22 różnego rodzaju zajęć opisanych programowo realizowanych. To są różne zajęcia, od zajęć typowo przedmiotowych, po zajęcia, które wzmacniają czy rozwijają różnego rodzaju zainteresowania, jak i zajęcia, które skupiają się na pomocy dydaktycznej w zajęciach dzieciom. Działa w Szkole Wszechnica Historyczna we współpracy z Bramą Grodzką. Duża ilość konkursów realizowanych, konkursy profilaktyczne polegające na prezentacji testów wiedzy i plakatów. W tym roku, który upłynął, mieliśmy wyróżnienie w tym konkursie na etapie międzygminnym. Konkursy tego typu, jak o charakterze patriotycznym, o charakterze obyczajowym, o charakterze różnych zainteresowań, między innymi ozdoba choinkowa, wielkanocne, nałogą mówię nie, wulgarne nie jest fajne, to są takie tytuły konkursów, które są u nas realizowane cyklicznie, nie jeden rok, tylko to są cykliczne. Konkursy ekologiczne, pierwszej pomocy, naszego patrona, turnieje wiedzy i plastyczne. Sprawdź, czy wiesz, to jest taki program i konkurs bibliotekarski. Konkursy pod nazwą Do Niepodległej, Fizyka w kolorze, BUPR, czyli informatyczny konkurs, quiz w krajach anglojęzycznych, Bohaterowie naszych lektur, Maria Kiris-Skłodowska, to są tytuły naszych konkursów. Maraton świetlicowy, informatyczny tik-tak, to jest konkurs o zasięgu ogólnokrajowym, w którym my uczestniczymy. Przedsięwzięcia tego typu, jak wyjazdy na koncerty i koncerty organizowane w szkole, także ze środków
naszej komisji, gminnej komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym, tak, z którego są finansowane. Zostałem jeden, dwa takie koncerty w roku na zasadzie takiej, że przyjeżdża tak zwany artysta, który jest jednocześnie, no jakby to powiedzieć, świadkiem w swojej sprawie, kiedy doznawał i przechodził te wszystkie etapy wyjścia z różnego rodzaju zagrożeń i nałogów, i to w sposób taki właśnie muzyczno-pogadankowy z dziećmi jest przedstawiane. I my też wyjeżdżamy rokrocznie od 2 do 3 razy na takie koncerty pozaszkolne. Realizujemy z grantów ze środków europejskich właśnie te programy, o których wcześniej mówiłem, wymiany między szkołami europejskimi, także z Turcją. Tu w ramach Unii Europejskiej Turcja jest też niezrzeszona, ale jest państwem stowarzyszeniem. Rokrocznie odbywa się u nas apel o tolerancji i prawach dziecka, to przy okazji obchodów Dnia Dziecka. Działa stale od kilkunastu lat, odkąd istnieje gimnazjum, wolontariat Jana Pawła II. Między innymi takim ostatnią ich działaniem to była akcja, nie wiem czy Państwo to słyszeliście, bo była w prasie tej naszej lokalnej, Buda dla Arbuza, gdzie zbierano pieniądze dla konkretnego psa, który się przybłąkał, i między innymi środki dla schroniska dla zwierząt w Puławach. Między innymi wolontariat też i w naszej szkole są różnego rodzaju akcje gromadzące środki na hospicja, bo współdziałamy stale, tak jak zresztą inne nasze placówki w gminie. Cykliczne spotkania świąteczne, opłatkowe, wzmacniające poznawanie obyczajów i utrwalające nasze narodowe zwyczaje. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. To każda, wiem, placówka naszej gminy w tym uczestniczy, jesteśmy tym zaangażowani. Góra Grosza, to są takie akcje, które są pozaszkolne, ale my jesteśmy w nich od lat. Mikołajkowy Worek Słodyczy to jest nasza akcja terenu gminy Kurów, w której uczestniczymy wszyscy. Stałą opieką pozaszkolną nawiązaliśmy kontakt z naszym krajanem, który się nazywa Mikołaj Próchniak, który jest wysokiej klasy specjalistą, psychologiem. On się zajmuje naszymi dziećmi specjalnego, jakby to powiedzieć, specjalnej potrzeby, gdzie jest parokrotnie w roku dzieci, które wymagają zainteresowania się przez specjalistę spoza szkoły, bo są takie przypadki, gdzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest niecelowa ze względu na to, że nie zostanie podjęta przez dziecko, bo nie ma zaufania do naszych pracowników. Takie się rzeczy zdarzają. Ostatnio Mikołaj ma pod opieką 2 dzieci, się z nimi spotyka co tydzień, a nawet 2 razy w tygodniu. Nie będę opowiadał o charakterze tych celowości tych spotkań, bo myślę, że jest to nie... Byłoby przeze mnie nadużycie mówiące, z kim on się spotyka i dlaczego. Chcę tylko zaznaczyć, że są to spotkania całkowicie ze względu na to, że on jest naszym krajanem, oferuje nam tą pomoc pro publico bono ze swoich prywatnego czasu i dlatego, że chce się zajmować naszą młodzieżą. Spotkanie ze specjalistami do spraw anoreksji i uzależnień dla uczniów i rodziców. Staramy się 1 do 2 w roku takich spotkań ze specjalistami ze szpitala psychiatrycznego w Lublinie z Abramowic zawsze zorganizować. Stały kontakt i spotkania, o których mówiłem, nie tylko organizowane przez Michała Próchniaka, ale
przez naszego pedagoga i naszych nauczycieli. Stała współpraca, już wcześniej mówiłem, z hospicjum i ze schroniskiem dla zwierząt. Co roku jest organizowany tak zwany Medża Czekolady. To się odbywa takie, że uczniowie są w Lublinie na takim spotkaniu. Zazwyczaj to są spotkania koszykówki, siatkówki wysoko w lidze usytuowanych klubów, które są atrakcyjne dla dzieci z tego względu i wejście i w zasadzie dziecko daje czekoladę, która jest przeznaczana później dla dzieci potrzebujących. Zajęcia sportowe u nas co tydzień, bo ja to wszystko mówię w wymiarze tygodniowym, to trzeba też pamiętać. W wymiarze tygodniowym u nas odbywa się 20 godzin zajęć sportowych, w tym 14 dla uczniów naszego gimnazjum, 6 godzin dla absolwentów pozaszkolnych. Oprócz tego w wymiarze 11 godzin w tygodniu organizowane są zajęcia dla grup sportowych innego rodzaju, klubów, osób, no takich jak na przykład policja, leśnicy, bardzo starsze osoby, które nie są w żadnych klubach zorganizowane, więc takie zajęcia trwają non stop. Dla zobrazowania sprawy chcę powiedzieć, że te nasze zajęcia i te dla absolwentów i te dla innych grup no powodują to, że od 14.30, jak się zaczynają od 15.00, to kończą się o 20.00, 21.00 w każdy dzień w tygodniu i także w sobotę jeszcze w wymiarze paru godzin są organizowane, bo się nie mieszczą w inne dni. W ramach tych zajęć sportowych tych i poza nimi organizowane są rokrocznie wyjazdy na lodowiska. Każde dziecko ma możliwość uczestniczyć w takich zajęciach. Na baseny, najczęściej korzystamy tu z basenów nałęczowskich i rowerowe wycieczki krajoznawcze, to są tak zwane, te wszystkie, które przedstawiłem, mają one charakter stały, co roku cyklicznie się odbywają. I to jest jakby ta konkretna skala naszej działalności w zakresie zapobiegania patologii społecznej dla dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o zajęcia feryjne, które organizujemy, wiadomo, że co roku będą one o charakterze rekreacyjno-sportowym, a inne zajęcia nie jestem w stanie powiedzieć, jakie zorganizuję, bo na poniedziałek jestem umówiony z samorządem uczniowskim, że mi przedstawi zapotrzebowanie jakby od nich, jakie inne zajęcia chcą mieć, w jakim charakterze, w jakiej wielkości. Oczywiście postawiłem tylko warunek, żeby to nie były zajęcia dla dwóch przyjaciółek, tylko przynajmniej dla jakiejś grupy dzieci. I w poniedziałek razem z młodzieżą ustalę inny charakter zajęć. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że od lat, kiedy organizujemy wszystkie placówki na te zajęcia, na takiej zasadzie, że kiedyś musieliśmy, jakby to powiedzieć, dostawać oddzielne środki, prosić o nie, wyliczać i tak dalej. Teraz dodatek wyrównawczy, wiecie o czym mówię, spowodował, że proszono nas, nie nas, myśmy też wdzięczni, ale nie mogliśmy samowolnie tego robić. I Rada Gminy i Wójtowie mówili, żeby jak najwięcej organizować tych zajęć konkretnie skierowanych i konkretnie odbytych, płaconych pod konkretny adres nauczycielski i tego typu działania w tym roku szkolnym, kiedy mieliśmy taką swobodę. Oczywiście to nie jest swoboda, która tam spowodowała, że musieliśmy budżet zwiększać. My cały czas się poruszamy w ramach budżetu tego, co mamy. Spowodowała to, że w tym roku, pamiętacie Państwo w tamtym roku w styczniu, dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, jeżeli dobrze pamiętam, oscylowały około w kwocie 160 czy 180 razem z ZUS-em
dodatkowych pieniędzy i podnoszony był ten problem, że no, płaci się każdemu, nie zawsze one są celowo zorganizowane. Teraz między innymi ta nasza wolność w organizowaniu zajęć feryjnych, nie tylko feryjnych, organizowania innego typu zajęć, zwłaszcza celowości organizowania zastępów pozadydaktycznych, które są skierowane na to, że sięgamy po specjalistę i nie tracimy przez to godzin zajęć, dziecko nie traci dydaktycznych, ale no to wymaga wtedy zapłacenia. Taki system spowodował, ja jestem z tego bardzo zadowolony i chcę się tym pochwalić, nie jako Władysław Brzulkowski, moja szkoła, tylko jako nasz system tu oświatowy, wewnętrzny, bo to dotyczy wszystkich placówek. W tym roku dyplomowani zarobili tyle, że nie ma dodatków dla nich wyrównawczych, tylko mianowani i ta kwota z wszystkimi ZUS-owskimi dodatkami zamknie się kwotą około 45 tysięcy. Czterokrotnie zeszliśmy z wymiarem płacenia dodatków wyrównawczych. Bo celowo i konkretnie, tak jak Państwo w tamtym roku mówiliście, myśmy dostali tę możliwość, organizowaliśmy takiego różnego rodzaju zajęcia i w dalszym ciągu tak będziemy to robić. Podejrzewam, że możemy dojść do momentu, że te, w ten sposób te dodatki mogą zniknąć pod warunkiem, że jeszcze tam byśmy troszkę może w przyszłości kiedyś pogrzebali przy regulaminie wynagradzania, bo on jest już, jeżeli dobrze pamiętam, prowadził pomóż mi od 9 lat, tak? Jak jest ustalony? 2008. 9, tak. Więc można by było tam troszkę jeszcze coś się mu przyjrzeć i wtedy może byśmy mieli ten problem dodatków wyrównawczych, tak jak kiedyś nie były w ogóle płacone, a ostatnio były chyba przez 4 czy 3 lata płacone i to w znacznych kwotach, a ten rok to można powiedzieć, że to już jest kropelka została. Także jeżeli są jakieś pytania, to bardzo bym miał tyle w tej kwestii. Tak. Dziękuję Panie Dyrektorze za wyczerpujące informacje. Pani Dyrektor Panecka chciała poprosić o głos, musi wcześniej być, dlatego może umożliwimy. A jeśli są pytania do Pana Dyrektora, to później zapisać i tak. Ja jest jeszcze chora. Ja już uwagę na koniec. Także proszę Pani Dyrektor. To ja tak myślę, że nie będę powtarzała tego, co mówił Pan Dyrektor, bo to mnie o to chodzi. Wiele działań mamy wspólnych. U nas również, tak jak w każdej placówce, działalność profilaktyczna jest regulowana jest przeszkolny program profilaktyki. Również funkcjonuje szkolny program przeciwdziałania przemocy. Prowadzone są różnego rodzaju pogadanki, zajęcia warsztatowe dla uczniów związane z profilaktyką. Takie trzy przykłady może tylko podam, na przykład gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach, rola i zadania pedagoga szkolnego, warunki efektywnej nauki, jak radzić sobie ze złością. Corocznie w miesiącu marcu organizowany jest Tydzień Profilaktyki, w ramach którego odbywają się zajęcia różnego rodzaju właśnie profilaktyczne dla uczniów i tak na przykład dla klas czwartych to jest zakres profilaktyki uzależnień od nikotyny, dla klas piątych od alkoholu, a dla klas szóstych od narkotyków. Różnego rodzaju konkursy są wtedy organizowane, w których włącza się bardzo duża liczba zarówno nauczycieli, jak i dzieci. Mamy zachowane ciekawe nagrody. Tu nam pomaga Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, także jest zawsze sponsorem tych nagród. Może przez to, że te nagrody są takie ciekawe, to też dzieci chętnie się włączają. Organizowane są również przy współudziale Komisji spektakle profilaktyczne dla dzieci z zakresu profilaktyki agresji, przemocy i profilaktyki uzależnień. Corocznie odbywa się wyjazd na spektakl profilaktyczny do Lublina. To jest taka grupa 40 uczniów. W ramach rozwijania zainteresowań uczniów organizowane są zajęcia sportowe, komputerowe, różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, typu zajęcia taneczne, karate, dodatkowe zajęcia języka angielskiego, również zajęcia szachowe. Dzieci biorą udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.
i innego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. W ramach działań integracyjnych organizowane są wycieczki, ogniska, imprezy szkolne i klasowe. Uczniowie włączają się w organizowanie festynów gminnych. Ostatnio dzieci nasze jeździły na Eurowik, na taki obóz językowy do Długopola, to jest w Kotlinie Kłodzkiej. To było pod koniec października. Natomiast teraz na początku marca wybierają się na Białą Szkołę do miejscowości Łuza-Sichle, to jest niedaleko Zakopanego. Na jesieni planujemy wyjazd na Zieloną Szkołę do Łaby. Corocznie organizowane są konsultacje dla rodziców, to jest kilka razy w roku. To są konsultacje psychologa i coraz więcej rodziców korzysta z możliwości właśnie zdobycia jakichś pewnych informacji, poradzenia sobie w takich różnych sytuacjach, które no, dotykają ich dzieci i rodziny, żeby właśnie to można było wszystko jakoś tak odpowiednio poprowadzić z korzyścią dla dziecka i dla całej rodziny. Również psycholożko to były różnego rodzaju takie tematy, czy to dla rodziców, czy na rady pedagogiczne, które w zależności od potrzeb. Mamy bardzo dobrą współpracę tutaj z panem Michałem Kuchniakiem. On jest opiekunem naszej szkoły, tu bardzo dziękujemy. W szkole realizowane są następujące programy i akcje prozdrowotne. Lekcja Ja i moje zęby, to jest w klasach pierwszych. To jest właśnie podstawa tak, do włączenia pierwszaków do klubu Wiewiórka. Dzieci dostają legitymację, pierwsze takie swoje legitymacje, oprócz tych szkolnych też jeszcze mają z klubu Wiewiórka, no i tak dbają o swoje ząbki, to też ich mobilizuje. Dla klas czwartych Ja i mój uśmiech przystąpiliśmy od tego roku do takiego programu Śniadanie daje moc i bicia rekordu Guinnessa oraz zorganizowanie wraz z uczniami zdrowego i smacznego właśnie siadania. To chodziło o klasy 1-3. Myślę, że w przyszłym roku rozszerzymy to również na klasy starsze, bo te dzieci z klas 4-6 też były bardzo mocno zainteresowane i no, to była taka akcja, że bardzo przyjemna, bardzo fajna. Dzieci zdjęcia mamy bardzo ciekawe, także przygotowały dużo różnych takich smacznych potraw, także to myślę, że należy to kontynuować, a nie dosyć była, że to jest propagowanie tego zdrowego stylu życia, to jeszcze przy tym miały doskonałe zabawy, więc myślę, że to warto dalej ciągnąć. Inny program, Nie pal przy mnie proszę, kolejny na przykład Dopalacze, nowe narkotyki, nie bądź obojętny, tu są przeprowadzane właśnie lekcje w klasach 4-6, AIDS, zajęcia profilaktyczne, ratujmy i uczmy ratować, to jest udzielanie pomocy pierwszej pomocy przedmedycznej. Tak najważniejsze. W szkole realizowane są również elementy programu wychowawczo-profilaktycznego Spójrz Inaczej. Jest organizowane, tak jak wcześniej powiedziałam, wsparcie psychologa dla uczniów i dla rodzin, które no, potrzebują takowej pomocy. Pedagog prowadzi również zajęcia i rozmowy o charakterze terapeutycznym. W szczególnych przypadkach organizowane jest wsparcie kuratora sądowego. W przypadku uczniów z trudnościami w nauce organizowana jest wczesna diagnoza, dodatkowe zajęcia i stosowana jest indywidualizacja pracy. Szkoła stale współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Puławach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy Kurów, Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Kuratorem Sądowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Pedagog naszej szkoły jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkole działają dwa zespoły, zespół wychowawczy klas 1-3 i klas 4-6 oraz zespół do spraw profilaktyki. Również nauczyciele doskonalą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki. To są takie najważniejsze działania. Wszystkich nie jestem w stanie nawet wymienić, czegoś tam nie pominąć. Jeśli chodzi o tutaj oferty na naszej szkoły na okres ferii zimowych, to na dzień dzisiejszy na pewno będziemy organizować zajęcia sportowe, które się cieszą największą popularnością wśród naszych uczniów. Będą również zajęcia szachowe. Prowadzimy już drugi rok te zajęcia. Mamy różnego rodzaju tam osiągnięcia. Dzieci też są bardzo zainteresowane. Tu pani Jolanta Gados prowadzi głównie te zajęcia i pani Ewa Michalik w jednej klasie. Ale tu pani Gados to taka jest pionierka i naprawdę bardzo dużo dobrych rzeczy w
tej dziedzinie robi dla dzieci, zaangażowana jest bardzo mocno, wykonała taką olbrzymią szachownicę, gdzie dzieci mogą, no takiej dosyć, ja wiem, półmetrowej wielkości, może wyższe, takie pionki mają przygotowane i mogą sobie na korytarzu, rozłożywszy taką szachownicę, też w innej formie jeszcze ćwiczyć tę grę, która wiadomo, że jest bardzo mocno rozwijająca. Więc będziemy mieć też te zajęcia szachowe w okresie ferii, sportowe, jak powiedziałam wcześniej, i troszkę komputerowe, ale nie za dużo, bo lepiej, żeby były na świeżym powietrzu. Także te na pewno. Natomiast ponieważ jeszcze do ferii jest troszkę czasu, więc zobaczymy, jakie jeszcze będzie zainteresowanie dzieci i możliwości szkoły naszej, z racji tego, że my planujemy w okresie ferii pomalować jeden korytarz, jeszcze zobaczymy, albo na parterze, albo na pierwszym piętrze, to tak troszeczkę tak za dużo tych zajęć na tym nie będziemy mogli robić. Zobaczymy, jakiego rodzaju zajęcia będą dzieci wybierały i wtedy zadecydujemy, który korytarz malujemy już dzisiaj, część czwartek. Także myślę, że przez tyle się chodzi o najważniejsze działania. No, dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Żeby może wyczerpać temat, poproszę jeszcze panią dyrektor Brzozowską o podzielenie się jakimiś swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Więc ja spróbuję zaprezentować te działania, które mają miejsce u nas w zespole. Już nie będę mówić o toczce, ja bym to określił, bo wiadomo, każda placówka program profilaktyczno-wychowawczy posiada. Obecnie jesteśmy na etapie łączenia dwóch programów, to w związku ze zmianami w oświacie, czyli łączymy program wychowawczy i profilaktyczny w jeden. Jesteśmy na etapie uzgadniania, ustalania z rodzicami, jak zaplanować pracę wokół obszarów nowych, które się pojawiły. Natomiast za ubiegły rok mamy corocznie nawiązaną współpracę z Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią PP oraz z Monarem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. W minionym roku wielokrotnie odbywały się spotkania z policjantem. Tematyka głównie wokół bezpieczeństwa i w zależności od kolejnego spotkania bezpiecznie na drodze, bezpiecznie w domu, bezpieczna zima, potem bezpieczne wakacje. Te spotkania z policjantem mają taki coraz ciekawszy charakter, bo one już przestały wyglądać jak tradycyjna pogadanka. Już bardzo często policjanci przychodzą z ciekawymi materiałami, organizują spotkania warsztatowe z grupami dzieci. Także to jest taki plus dla nas i duże udogodnienie. Powiem jeszcze, że wiele tych działań profilaktycznych i wychowawczych realizujemy często we współpracy i z udziałem zarówno dzieci przedszkolnych, jak i szkolnych, czyli te nasze działania takie główne są bardzo podobne, aczkolwiek każda placówka ma swój program profilaktyki. Organizowaliśmy i korzystaliśmy w ubiegłym roku z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mieliśmy stały taki cykl spotkań z psychologiem. Organizowaliśmy spotkanie z przedstawicielem Monaru, to w ramach tej profilaktyki zapobiegania uzależnieniom, jeśli chodzi o narkotyki, o dopalacze. I tu zarówno spotkanie z uczniami w ubiegłym roku klasy 4-6, jak też bardzo ciekawa i taka potrzebne spotkanie z rodzicami. Oczywiście współpracujemy z naszą grupą przeciwdziałającą alkoholizmowi i tu mamy systematycznie możliwość korzystania z takiej profilaktyki i przynajmniej dwa w ciągu roku takie spektakle teatralne mają miejsce w szkole. Zapraszamy wówczas grupę krakowską. Cyklicznie organizujemy spotkania z muzyką. I tu trochę takie profilaktyka poprzez wychowanie, czyli pokazujemy różne możliwości, alternatywy dla spędzania wolnego czasu. Na te spotkania z muzyką mamy zapraszaną systematycznie grupę artystów scen lubelskich, to jest Filharmonia i Teatr Muzyczny.
Od tego roku, od stycznia, rozszerzyliśmy te spotkania już na całą społeczność, czyli zarówno dzieci przedszkolne 1, 3, jak i 4, 6. Czyli te audycje troszeczkę są dłuższe. Wygenerowaliśmy na to czas w ciągu dnia lekcyjnego, czyli lekcje nam się rozsuwają po to, żeby w tak zwanym czasie pozalekcyjnym te spotkania można było odbyć. One są bardzo, oprócz tego, że są taką formą rekreacyjną, to mają też charakter edukacyjny. Nasz program profilaktyki i wychowania jest skupiony wokół takich głównych obszarów: bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień i dbamy o zdrowie. Teraz nam doszedł jeszcze nowy obszar, nad którym będziemy musieli pracować, nie tyle pracować, co wymyślamy wspólnie pomysły, jak w obszarze się poruszać. Jest to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W zakresie bezpieczeństwa, oprócz tego, że te spotkania z policjantem, systematycznie nauczyciele, wychowawcy prowadzą pogadanki, korzystają z filmów edukacyjnych, organizujemy dyżury śródlekcyjne, to podobnie jak w każdej szkole. Corocznie od października do końca roku szkolnego w dyżury śródlekcyjne włączają się aktywnie uczniowie, czyli tutaj praca samorządu uczniowskiego. W tym roku zrobiliśmy nową rzecz, utworzyliśmy szkolny kodeks zachowań, wykorzystaliśmy w tym celu metodę World Cafe. Może nie jest już taką metodą nieznaną, ale jeszcze nową w naszym szkolnictwie. Było to ustalanie akceptowalnych zachowań i konsekwencji z ewentualnych zachowań nieakceptowalnych. Z udziałem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługowych i rodziców, czyli wszyscy taki kodeks wspólnie tworzyliśmy. Odbywały się zajęcia warsztatowe Bezpieczna droga, jest bezpieczna zima. W zakresie profilaktyki uzależnień współpracowaliśmy z OPS-em. Dzieci uczestniczyły w konkursach, zarówno uczniowie klas 1-3, jak i 4-6. Jest realizowany i w ubiegłym roku miał miejsce program autorski pedagog szkolnej Potrafię mówić nie. Zajęcia warsztatowe dla uczniów 4-6, dlaczego nauki są szkodliwe. Poszliśmy też w tym kierunku, aby prezentować wśród i propagować wśród zarówno dzieci, jak i rodziców alternatywne formy spędzania wolnego czasu. I tu między innymi odbywały się mecze z rodzicami, odbył się wspólny rajd rowerowy, uczniowie, rodzice i nauczyciele. Propagujemy czytelnictwo. W tym roku mamy taką nową rzecz, czytające przerwy. Uczniowie czytają przedszkolakom, jest to taki całoroczny cykl. Przygotowaliśmy prezentację dla rodziców, dlaczego warto dzieciom czytać i jakie są korzyści płynące z tego, że zainteresujemy dzieci czytelnictwem. Każdy z nauczycieli realizuje zajęcia pozalekcyjne w ramach artykułu 42. I tutaj rzeczywiście mają miejsce ciekawe zajęcia, zarówno komputerowe, sportowe, jest koło teatralne, jest koło dziennikarskie. Koło dziennikarskie prowadzą nauczyciele we współpracy, koło teatralne również. Koło dziennikarskie, oprócz tego, że dzieci doskonalą różne formy wypowiedzi, to wydają gazetę szkolną, przedszkolną. Do ubiegłego roku to była gazeta szkolna, od tego roku pojawia się wkładka z treściami przedszkolnymi. Jeśli chodzi o edukację zdrowotną, realizujemy program Dzieciństwo bez próchnicy. Ratujemy i uczymy ratować, to jest cykl w szkole, natomiast Dzieciństwo bez próchnicy w przedszkolu, a w takim własnym, wewnętrznym zakresie rozszerzyliśmy na 1-3. Dla rodziców mieliśmy pogadankę i krótki film, w związku z tym, że rodzice do tego programu również są włączeni. Uczestniczymy w programach Szklanka Mleka Owoców w szkole, odbywają się zajęcia warsztatowe, czyli dzieci, podobnie jak w poprzednich placówkach, przygotowują zdrowe śniadania. Jest propagowanie właśnie tego zdrowego stylu życia.
Prowadzimy WF z klasą, który ma też na celu propagowanie zdrowia i takie pokazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Ten program z klasą w ubiegłym roku, jest to już trzecia edycja w naszej szkole. Przed lekcjami bodajże dwa razy w tygodniu dzieci mają aerobik, natomiast jedna przerwa, bodajże trzecia w ciągu dnia, jest też przerwą, kiedy są organizowane zabawy ruchowe. Wokół tego obszaru wykluczanie, przeciwdziałanie wykluczeniom, wdrażamy pomoc w nauce. Duża grupa nauczycieli skupiła się wokół praktyki OWU. Tę praktykę, obserwacja wybranych uczniów, prowadzimy w szkole w ramach szkoły uczącej się, bowiem 12 października nasza szkoła dzięki pracy takiej nauczycielskiej bardzo ciężkiej, powiedziałabym, takiej mocno wyczerpującej. Szkoła uzyskała tytuł szkoły uczącej się. 12 października mieliśmy panel, który był prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tym panelu uczestniczyło bodajże 6 albo 7 szkół, które już taki tytuł posiadają albo do takiego tytułu się przygotowują. Część nauczycieli podjęła decyzję, że tak jakby kontynuując te już swoje umiejętności zdobyte w ramach poprzednich programów, prowadzą i wdrażają program OWU. Ta praktyka między innymi ma na celu takie ukierunkowanie, ujednolicenie działań nauczycieli, którzy uczą w danej klasie. Skierowana jest na pomoc tym dzieciom, które rokują możliwość poprawy efektywności swojego nauczania. I oczywiście działania skierowane są na całą klasę, ale z takim mocnym przyglądaniem się konkretnym uczniom. Po pierwszym półroczu grupa nauczycieli skupiona w jednej klasie na tą praktyką pokazuje, że dostrzegają duże już takie pozytywne aspekty tej swojej pracy. Między innymi też poprzez takie promowanie wartości edukacji, bo to też jest punkt w naszym programie profilaktyki, uznaliśmy, że będzie to działanie jak najbardziej mocno profilaktyczne, bo dziecko, jeśli wie, czego ma się uczyć, jak, jeśli dostrzega przyjemność z uczenia, jeśli lekcje są ciekawie prowadzone, to nie ma powodu, żeby się stresować albo żeby mieć okazję do jakiejś frustracji. W związku z tym promujemy wartość edukacji. Między innymi w naszym planie mieliśmy i dalej to kontynuujemy spotkania z absolwentami szkoły. Prezentujemy ciekawe zawody. Zespół nauczycieli pracujących w świetlicy prowadzi taki cykl Każdy dla każdego i tutaj raz w miesiącu, czasami raz na dwa, mamy spotkania z tak zwanymi ciekawymi zawodami. W tym roku na przykład szkolnym mieliśmy już spotkanie z fryzjerką, było spotkanie z pielęgniarką, natomiast w najbliższym tygodniu mamy spotkanie z piekarzem. Pokazujemy poprzez takie spotkania między innymi, że wszyscy musimy się uczyć całe życie, bo przecież takie mamy wymagania wobec szkół i placówek, żeby przyzwyczaić do tego, że uczyć się trzeba często i praktycznie bez przerwy. W związku z tym i fryzjer, i pielęgniarka jak najbardziej na ten temat też mówili. Mieliśmy spotkanie z ratownikiem medycznym, to też w ramach promocji zdrowia. Prowadzimy w szkole akcje charytatywne, uczestniczyliśmy w akcji Szlachetna Paczka, zbieraliśmy karmę dla schroniska, uczestniczymy w akcji Drzewko za butelkę, to już bodajże trzy takie akcje mamy ze sobą, zbieramy misie dla oddziałów onkologii, zbieramy nakrętki dla hospicjum. W ubiegłym roku wprowadziliśmy taką nową akcję, dołączyliśmy do w ubiegłym roku niewielkiej rzeczy szkół, ale myślę, że to już jest teraz akcja szersza. Zamiast kwiatka niosę pomoc i tutaj mamy z takim ukierunkowaniem tej pomocy.
Czyli polega to między innymi na tym, że w takich różnych sytuacjach, kiedy dzieci zwyczajowo przychodziły z kwiatkiem dla nauczyciela, to teraz zarówno dzieci, jak i rodzice mocno się w to włączyli, Rada Rodziców. Zbieramy różne materiały albo po prostu za zebrane pieniądze kupujemy drobiazgi dla dzieciaków i one są dla hospicjum przeznaczane. Drobiazgi, czyli kredki, farby, tego typu przybory, które się w takich miejscach bardzo przydają. No i oczywiście te działania nasze profilaktyczne i wychowawcze prowadzimy przy współpracy zarówno z Radą Rodziców, jak i z rodzicami zainteresowanymi. Dla takiej szybszej i łatwiejszej wymiany wszelkich informacji prowadzimy comiesięczne zebrania, nie na każdych, ale na części wykorzystujemy prelekcje, prezentacje. Na każdym takim miesięcznym zebraniu jest obecny zarówno pedagog i logopeda i w tych zebraniach uczestniczą wszyscy nauczyciele, czyli jest łatwy dostęp i łatwo nam ewentualnie rozwiązywać bieżące problemy. Dziękuję Pani Dyrektor. Jeśli chodzi o ferie, jeszcze powiem, jesteśmy na etapie rozeznawania. Na razie wychowawcy zbierają informacje zarówno od rodziców, jak i od uczniów, czy będą zainteresowani. Jeśli tak, to wtedy będziemy się organizować w celu takiego organizowania tych zajęć w ciągu dnia. Otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań. Co by nas ciekawiło? Nie ma pytań, naprawdę? To jest taki szeroki obszar. Państwo dyrektorzy bardzo szeroko, wnikliwie przedstawili nam sposoby zainteresowania młodzieży z formą spędzania wolnego czasu, czy też aktywizacji młodzieży na polu działalności społecznej. Chciałbym spytać, jak to wygląda z drugiej strony? Czy młodzież chętnie angażuje się w tego typu akcje? Czy trzeba je namawiać? Czy też to jest, czy dużo pomysłów wychodzi również od młodzieży? Ja mogę powiedzieć, ewentualnie u nas, my w ramach między innymi tego, że uczestniczymy w tych programach prowadzonych przez i pilotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, tam między innymi w zadaniach są takie, które na początku wymuszały, żeby zbierać całą społeczność szkolną i ustalać ewentualne mocne, słabe strony i zbierać propozycje zarówno od uczniów i nauczycieli, a potem wyciągać i ustalać wspólne zadania. To w takiej naszej szkolnej ocenie wygląda to tak, że te działania, które były uzgadniane albo przynajmniej analizowane na początku z uczniami, to do tych się angażują rzeczywiście tak z większym efektem i z większym zapałem. Chyba czują, że to są poproszę ich pomysły i jeśli coś już sobie uzgodnimy, ustalimy, to realizujemy. Natomiast gorzej jest z takimi, które są narzucone. Wtedy trzeba rzeczywiście szukać chętnych i mocno się napracować, żeby zachęcić. Bardzo potwierdzam to, co powiedziała Pani Dyrektor. W ogóle zasada z niewolnika nie ma pracownika. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że nawet, tak jak Pani mówi, że sobie narzucone, jeżeli zorganizowane, zaproponowane przez nas, jeżeli one były takie same, miały taki sam charakter, nie cieszyły się zainteresowaniem. Wyjście, zapytanie, zaangażowanie, tak jak mówię, rozpocząłem procedurę, bo dzisiaj miałem zebranie z samorządem uczniowskim. Co wy chcecie? Mówią nam warunek, żeby to nie było przesadzone, wygłupów i tak dalej. Całkowicie powoduje inne angażowanie się, nie tylko w te formy, o których teraz mówimy na ferie, ale w ogóle jakiekolwiek zadania w szkole. A mając na uwadze charakter mojej szkoły, prawda, ten inny wiek, tym bardziej ja muszę tego typu działania wzmacniać, żeby czasami nawet bardzo cwano samemu, czy przy pomocy nauczycieli coś wymyśleć, zaproponować, ale bym może powiedzieć, że to wyszło od nas. Spowodować tak, żeby to dzieci przyjęły za swoje, zaakceptowały, a wręcz czasami powiedziały, że to jest ich pomysł. No bo nie oszukujmy się, bardzo często my, jako pedagodzy doświadczeni, wiemy, co dziecko może oczekiwać, czego chce. Ale bardzo często
w wymiarze czasami charakteru, jakiejś akcentu, ilości, to rzeczywiście trzeba słuchać dzieci i zwracać uwagę na to, czego oni potrzebują. Wtedy to jest rzeczywiście prawda, jest całkowicie inne zaangażowanie, bo to jest moje. Jak ktoś ma takie nastawienie, bo to jest moje, całkowicie inaczej do tego podchodzi. I rzeczywiście ten sfera motywacyjna, zwłaszcza w charakterze mojej placówki, odgrywa kolosalną, zasadniczą rolę. Bo jak można by strywializować w podstawówce u pani, czasami dzieciom się powie, chodźcie i oni już przyjdą. Tak u mnie takie słowo, co chodźcie? Po co chodźcie? Dlaczego chodźcie? Słusznie. Trzeba przedstawić, zachęcić i jeszcze spowodować, żeby zorganizowali się między sobą i od siebie wyszli z taką propozycją. I wtedy jest, są tego efekty. Bo się dzieci angażują. Jeżeli czują, że to jest ich, w każdej sferze, jeżeli coś jest ich, jeżeli to czują, to się dużo bardziej angażują w to nawet, jak dbać o to, co już mają. Ja mam duże sukcesy w tym, że u mnie niszczenie, jak można powiedzieć, mienia szkolnego w porównaniu do innych tego typu placówek jest znikome. Ale to jest też nie tylko zasługa mojej szkoły, ale wszystkich stopni szczebli, które tu dzieci przechodzą, do czego są porównane. To wszystko, co Państwo powiedzieliście, jest w bardzo jasnych barwach, ale to taki jest końcówka tego naszego punktu, patologia wśród dzieci i młodzieży. I przygotowując się do posiedzenia tej komisji, na takie dane przeprowadzonych raport przez Europejski Program Badań Szkolnych na temat alkoholu i innych narkotyków. I otóż przeczytałem w nim bardzo zaskakujące dane, że 90% uczniów trzeciej klas gimnazjalnych i ponad 95% uczniów drugiej klas liceów przyznaje się do picia napojów alkoholowych. Ponad 60% chłopców i ponad połowa dziewcząt uczących się w trzeciej klasach gimnazjalnych piła alkohol w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. Do picia się w ciągu ostatniego roku przyznało się ponad 50% 15-latków i ponad 70% 17-latków. Te dane są przerażające. Czy macie Państwo obraz skali uzależnienia od alkoholu naszej młodzieży, naszej gminie? Czy można coś na ten temat powiedzieć? Jakieś badania były prowadzone? Nie tylko były, ale co roku z takimi ankietami my do uczniów się zwracamy. Ja nie chcę teraz, bo nie przygotowałem się w tym zakresie, jeżeli chodzi o wyniki, nie? Żeby mnie nie strzelił i nie przestrzelił, ale one są troszkę inne. Na szczęście. Na szczęście, tak. Dlaczego na szczęście? To nie chodzi o charakter i konkretnie moją placówkę, ale należałoby też zobaczyć, na jakiej próbie. Najczęściej te próby są z miast, dużych miast. Jeżeli bo ja też docierałem do różnego rodzaju badań takich ogólniejszych na dużych próbach, bo można dopiero mówić o jakiejś wiarygodności, jak są to próby pewnie tak robione, ponad 1000 osób, żeby jakaś wiarygodność była taka ogólnopolska. Są duże różnice między wynikami badania tej młodzieży w dużych miastach i w małych miejscowościach i wsiach. Jest dosyć duża rozbieżność. U nas te wyniki są, nie chcę powiedzieć, żeby tu nie mówić, ale ja mogę się na następny przygotować i przynieść Państwu wyniki naszych ankiet co do zażywania picia, upicia się, bo tam są różne pytania. No i my takie pytania zadajemy. Upicia się, zetknięcia się w ostatnim okresie, czy w jakich okolicznościach, w szkole, czy poza szkołą, prawda? I te wyniki ankiety są prowadzone u nas nie tylko w trzeciej klasie, ale wśród wszystkich wśród wszystkich uczniów, wszystkich poziomów w klasach i te wyniki co rokrocznie mamy. Są to ankiety też anonimne, znaczy też. Nie ma słowa też. Przede wszystkim innego rodzaju badania nie może być, tylko anonimowego.
Nawet żeby my stosujemy między innymi, wiadomo, w takiej małej społeczności każdy zna. Wejdzie się do pracy i robi się badanie. O charakterze pisma Bożego. Więc wymieszamy dzieci przy tej okazji, nie robimy badania typowo w tej klasie, w tej klasie, w tej klasie, w tej klasie, w tej klasie. Mieszamy. Na poziomie klas trzecich razem wszyscy gadają. No więc to jest dużo trudniej rozszyfrować komuś, kto robi takie badanie, kto jest naszym nauczycielem. Bo tam zresztą tam nie ma żadnego pisania na starszym krzyżu. Także jeżeli Państwo chcecie, ja mówię, te dane są niższe u nas. Myślę. No bardzo proszę, ja sobie to zanotuję i Państwu przedstawię to na pewno. Na pewno będziemy mieli za jakiś czas komisję to przy tej okazji z ciekawości, ja powiem sobie. Tak, to rzuciłem Was na naszą łodzi. Myślę, że Pani Dyrektor Przedszkola nie ma takich problemów, ale na pewno jakieś są. Może by je pokrótce przedstawiła. To znaczy ciężko jest powiedzieć program, sobie. Mówimy o alkoholizmie. Piwowarów to my mamy za przedszkolę, bardzo dużo. Chodzimy tutaj jeszcze gimnazjum, jeszcze podstawówkę, ewentualnie liceum. Tylko jest ciepło, cieplej w przedszkolu. Teraz mają taki fantastyczny kącik od strony placu przedszkolnego. Za kamerek, gdzie nikogo nie widać. Po prostu nawet ludzie idący do bloków nie są w stanie zobaczyć, kto tam siedzi. I po prostu po cieplejszym weekendzie, nawet w zimie, można tam zebrać po piwie. Nie mówię o innych butelkach. Te butelek. To jeszcze dobrze, że w tej chwili nie są pite. Bo gorzej jak przychodzimy do przedszkola, konserwator robi obejście i na przykład pod karuzelą 4-5 butelek zbitych. To wszystko jest katastrofa. Także mamy takie, tak to więcej problemów w przedszkolu raczej nie ma. Czy nieco w innej formie, ale również Was te problemy dotykają. No raczej klientko, tak. Ale nie naszym dzieci. Naszym dzieci. Jakaś kamera albo atrapa kamery. Ale to nie jest zamknięte? Zamknięty jest, ale to jest przez młodzież. No ale zamknięty, młodzież na pewno. To nie są osoby starsze, które się tam przychodziły, przeskakują. Na dwa schodki robią, na jeden to niektórzy. Wieczorem swego czasu sama, jak spacerowałam z psem, to widziałam, jak przeskakiwali po prostu. To nie Panie Stanisławie, co Pan na to? To znaczy nie, w Kurowie jest kilka takich miejsc tradycyjnych. Jedno miejsce u nas za tym wielobranżowym budynkiem. Drugie miejsce jest ten przesmyk u Pana Kozaka, tam do między Nowym Rynkiem, to jest drugie miejsce. Trzecie miejsce właśnie u Pani w przedszkolu. I jest jeszcze czwarte miejsce, takie miejsce spotkań, takie alternatywne, gdzie po prostu oni czują się bezpiecznie i na luzie, gdzie nikt im nie zagrozi. Ja myślę, że takie miejsce należało wyśledzić i po prostu tutaj zmobilizować nasze patrole policyjne po prostu, żeby zaglądały w te miejsca, bo to są miejsca notoryczne, gdzie widać, że ta młodzież przebywa. Tutaj kamera nic nie da, dlatego że oni przychodzą ubrani, zakopturzeni, nie przejmują się takimi rzeczami. To znaczy u nas policja dostała kluczyk do bramki, gdzie może sobie otworzyć i wejść wtedy, jak już jest tam zamknięty. Ale nie wiem, czy są patrole, bo tak. Nie sądzę. Bo ponieważ tych butelek, tak jak mówię, latem będzie na pewno więcej. Wiecie Państwo, jeszcze kwestia samych butelek to nie jest taki wielki problem, bo to się pozbiera i wyrzuci. W tej chwili mamy to przedszkole naprawdę ładne, nieobdarte, niebrudne, niewymazane. Już się zaczęły rysowania właśnie tam, tak jak mówię, w tym takim zakątku różnych obrazków, gdzie tylko jak się coś pojawi, to zaraz nam ze szczotą i wodą lecą i szorują, żeby to wyszorować. Ale faktycznie przydałby się monitoring, żeby po prostu nie zniszczyć tego. Nasze dzieci też niektóre potrafią czytać. Powypisywane różne słowa, niecenzurowane. Także czytają, nieraz dopytują i tak, co tu jest napisane. No. Także tutaj, no ja boję się wiosny i lata sobotu. Jeśli by było jakoś tak w miarę, spokojnie by się dużo działo. Teraz była zima, taka zima, że tak jak mówię, jak było cieplej, to były butelki. Spokojnie było, były tylko butelki. Nie było tam nic strasznego. Trzy rysunki się zmyły. Ale idzie na wiosnę, no tak.
jeżeli chodzi o monitoring, to tego typu placówki, to generalnie powinny być już w standardzie wyposażone w tego typu po prostu urządzenia. Mam dzisiaj dwie kamery, monitorowany mam budynek dookoła. Monitorowany? Co? Monitorowany? Tak, przez cztery kamery. I to się nie dochodzi do takich sytuacji? Przed szkołą parking, w tym roku zamonitorowałem też między salami gimnastycznymi, bo tam miałem też kontakt, gdzie przed, jak u mnie się wychodzi z łącznika sali gimnastycznej na ten skwerek taki między salami gimnastycznymi. Tam też mam monitorowane. Nic nie ma, mam profesjonalny rejestrator kupiony. I skokuje, prawda? W tym roku dodałem, bo miałem dwie kamery przed szkołą, a teraz mam dwie kamery też za szkołą. Ale kto śledzi obraz na bieżąco i śledzony? On jest non-stop rejestrowany i zawsze sobie mogę, o, na przykład przydał mi się też w ten sposób, że ja sobie przychodzę czasami już w różnych sprawach, coś tam muszę sobie przyjść później niż o 8, sobie siadam, puszczam wejście szkoły 8 i na przykład wiem, kto się spóźnia i kto wchodzi, kto wychodzi. Także co pan sobie, bo to jest, ta rejestracja to sięga tak praktycznie do pół roku będzie mi sięgała. Dopiero później automatycznie. To duże dyski. Oddzielny rejestrator profesjonalny, tak, to duże. Nie, oczywiście, w tego typu placówkach kolorowe są skaner, oczywiście zdjęcia, także jest dosyć dobra rozdzielczość, która nawet czyta tablicę rejestracyjną. Bo ja wcześniej to zrobiłem, bo miałem na parkingu ze względu na autobusy. Były tam różne ekscesy lata temu. Przestało to być, jak zrobiłem. Teraz miałem troszkę... Czyli sprawdziło się. Tak, miałem troszkę możliwości finansowych, rozszerzyłem to jeszcze o dwie kamery, a zwłaszcza o profesjonalny rejestrator. Bo kiedyś miałem podłączony pod komputer nie zdaje egzaminu, to musi być profesjonalny rejestrator tego typu, wtedy jest lepszy odczyt, dużo lepsze magazynowanie. W każdej chwili ja idę i nie zostawiłem telefon w szkole, tak, muszę do niego się wrócić, bo mi Państwu zademonstrował, mam smartfona swojego prywatnego, mam aplikację, siedzę w domu o godzinie 10, pach, cztery kamery mam na tym i widzę, co w szkole się dzieje. Kiedy nawet gasną światła w sali gimnastycznej, aha, skończył o właściwej porze tam ścieżkę. Przecież ja nie mogę być 24 godziny na dobę, wiem, kiedy przychodzę, kiedy kończę i tak dalej. Więc od tej strony mi się przydało i wszyscy o tym wiedzą. Nie śmią na 10 minuty spóźnił, wiedzą, że dyrektor i tak nie. Nawet jako 11 przyjdzie po jakimś tam spotkaniu. Czy mam jeszcze jakieś pytania do Państwa dyrektora? Jeśli nie, to może przejdziemy do następnego punktu. Zapoznanie komisji z ofertami dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych przygotowanymi przez jednostki kulturalno-oświatowe. Panie dyrektorze, zeszliśmy tak niechcący na patologię wśród młodzieży. Na ile kultura i reprezentowana przez pana instytucja może zmienić to w jakiś sposób? Staramy się zainteresować wszystkimi innymi sprawami pożytecznymi. No myślę, jakby pan... Zwracamy uwagę na to, żeby nie palić papierosów, że jest zakaz, że nie ma możliwości, no nie mówiąc o alkoholu. I, no zwraca się na to uwagę i jeżeli trzeba, no to powiedzmy, taka osoba przyjdzie, nie trzeba, no to trzeba ją wyprosić. I żeby nie dawała przykład. Na szczęście nie było jakichś takich przypadków drastycznych do tej pory, żeby trzeba było tam policję wzywać czy coś. A poza tym no, poprzez imprezy, bo też organizuje się imprezy, tak, Teatr Maska profilaktyczny, to przyjeżdża, to organizowane są dla młodzieży. A co z ofertami na okres? A z ofertami to podobnie jak w roku ubiegłym i w poprzednich latach, na każdy dzień planujemy coś dla każdego do wyboru. Mówię planujemy, ponieważ organizatorami jest Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Świetlica Środowiskowa Przystanek i w tym roku również Muzeum imienia księdza Grzegorza Pieramowicza. I my właśnie jako ta czwórka zapraszamy każdego dnia na najróżniejsze formy do korzystania. Co proponujemy? Otóż gry rekreacyjne,
tenis stołowy, bilard, piłkarzyki codziennie w goku, korzystanie z internetu i gier i czytelni codziennie w bibliotece naszej gminnej, dodatkowe imprezy organizowane przez bibliotekę, to zabawka ze skrawka, takie zajęcia dla dzieci powyżej 10 lat. Jedno spotkanie 16 lutego. W ramach tego spotkania będzie wykonywane, będą zakładki z filcu, takie różne formy plastyczne do książek. One będą szyte i klejone, także to jest taki właśnie... I również zajęcia plastyczne dla dzieci 23, czyli w drugim tygodniu, będzie to wykonywanie palm wielkanocnych. Może ja jeszcze dodam, dlatego stąd nam wyszło to wykonywanie palm wielkanocnych dla dzieci, że mieliśmy już warsztaty wykonywania palm dla dorosłych, które no bardzo ładnie nam się udały. Były to warsztaty, gdzie uczestnicy sami opłacali koszty tego spotkania. Przyjechały panie, które są fachowcami w zasadzie w robieniu tych palm i one przywiozły bardzo dużo materiału. Także myśmy zrobili po 2-3 palmy i jeszcze zostało mnóstwo materiału i dlatego mówię, no tak stwierdziliśmy, że no, trzeba ten materiał wykorzystać, bo są to i zboża, i zioła, i jakieś kwiatki, no jest tego sporo i po prostu zrobimy takie zajęcia dla dzieci, żeby dzieci same sobie robiły w ramach tego, co zostało. Zostało materiału dużo i po prostu zajęcia z dziećmi. A że święta w tym roku są bardzo szybko, bo już w marcu, no to może sobie same coś zrobią takiego, żeby miały już do, nawet do zaniesienia. Pozwólcie, że wtrącę. Myślę, że to jest pokłosiem akcji naszego księdza proboszcza, który na każdy święta wielkanocny organizuje konkurs palm. I będąc uczestnikiem takiego kursu, na pewno można posiąść informacje i umiejętności dla innych niedostępne i wykazać się jakąś piękną, wspaniałą palmą. No w ubiegłym roku też się włączaliśmy, także żeśmy dużo palm zrobili, w bibliotece były robione, także i panie przychodziły i te palmy robiły właśnie do kościoła, także sporo ich było. Ksiądz proboszcz dzięki naszym palmom i we współpracy podjął te konkursy i ten konkurs kiedyś był robiony tylko w gimnazjum, a teraz przeniósł się na parafię. Tak. Także zaczątkiem to, przepraszam, że się chwalę, ale było gimnazjum, jeżeli chodzi o palmy. Zwracam sobie. Nie, to nie była za dawno, do powiedzenia. Trzeba wszystko mówić, tak. Do powiedzenia. Było nie do mówień. Tak, dla dzieciaków proponujemy bajki filmowe, będzie ich 5 spotkań, 6, 18, 20, 21, 24, 26, 28. Oczywiście w sali widowiskowej na dużym ekranie cyfrowo. Następnie, jeśli chodzi o sportowe rozgrywki, turniej gry w hokeja 20 lutego, turniej gry w tenisa stołowego 21, turniej gry w bilard 28, zajęcia, dwa razy będą zajęcia taneczne Zumba Fitness 19 i 26, tu i starsi korzystają z tego. Imprezę rozrywkową Witajcie w naszej bajce w wykonaniu aktorów, artystów z Krakowa proponujemy 17 lutego w sali widowiskowej. Spektakl teatralny Dwie Dorotki, również aktorzy z Krakowa 25 lutego, czyli w drugim tygodniu w sali widowiskowej. Zajęcia plastyczne, kulinarne, gry stolikowe, komputerowe, karaoke, plastyczne zajęcia, zabawy ruchowe. Proponuję przystanek od 16 do 20 lutego i później od 23 do 27 lutego. I dodatkowo po raz pierwszy w tym roku 3 spotkania w muzeum, tak nazwaliśmy wspólnie z panią Ewą. 19, 20, 27 lutego to takie spotkania historyczne dotyczące historii Kurowa i samego muzeum. Zwieńczone będzie to takim quizem z nagrodami, czyli takie właśnie różne formy proponujemy. Graficznie ja tutaj przygotowałem, to są jeszcze pomyłki, literówki, ale to będą poprawione, do oglądu Państwa, jak to graficznie ten kalendarz wygląda, rozpisany na każdy dzień, z adresami, gdzie co i jak oczywiście. Poza tego typu będą jeszcze pojedyncze, przyniosę do szkół,
tak z prośbą o to, że tego do przedszkola i na stronie, żeby to rozpropagować jak najczęściej. Oczywiście wszystkie zajęcia są bezpłatne. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania dla naszych gości? Jeśli nie, to przejdziemy do punktu 8, sprawy bieżące. Czy coś mamy? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Chciałem tu akurat, że dobrze, że są dyrektorzy przedszkoli, bo nie jest to teraz do rozwiązania, ale problem, który będzie za chwilę, to jest sprawa 6-latków, którzy nie pójdą do szkoły i sprawa już obecnych 6-latków, które są 7-latkami, nie pójdą do szkoły. W szkole w Kurowie jest odroczone chyba 13 osób, nie wiem ile pani dyrektor. Dwoje. I problem polegać będzie na tym, jeżeli pójdą do pierwszej klasy teraz, to jak to będzie wyglądało, ale to jest jedna z tych problemów. Druga sprawa, która będzie się wiązała, czy 6-latki w tym roku będą jeszcze chciały być, to znaczy rodzice będą kierować te 6-latki do pierwszej klasy, czy nie. Szanowni Państwo, wydaje się to wszystko bardzo proste, ale proszę pamiętać i chciałem tylko uzmysłowić pewną jedną rzecz. Jakie te problemy będą się wiązały? Po pierwsze, na ucznia szkoły podstawowej przypada około 8 tysięcy złotych dotacji państwowej do ucznia. Na ucznia gimnazjum 7 tysięcy z kawałek. Czyli w ten sposób, jeżeli 6-latki nie pójdą do szkoły, a prawdopodobnie nie pójdą, nie wiem kto się zgodzi, to straty przez to dla gminy są znaczące, bo dopłata do przedszkola jest około 1400 zł. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli do tej pory wszystkie dzieci zostały objęte tym wychowaniem przedszkolnym, to w tej chwili musimy zadać sobie pytanie, czy będą objęte. Bo te dzieci, które mogły być w szkole, powinny zostać w przedszkolu. Jeżeli nawet założymy, że te dzieci zostaną w szkole, jak ja mówię o Kurowie, to proszę pamiętać, że jeżeli teraz jest dwa oddziały, a chcemy, żeby było ich wszystkie dzieci objęte, to teoretycznie jeszcze dwa oddziały powinny być w szkole. Ale to, żeby były w tej szkole, to pani dyrektor wie, że trzeba klasy, nawet jak są, wyposażyć. Więc to nie ma tak, że to będzie o tak za darmo. To jest ta poważna sprawa, którą trzeba wyłożyć jakieś pieniądze albo stanąć przed problemem, że dzieci trzylatkowie nie zostaną przejęte do przedszkola. I tu my jako Rada Gminy staniemy przed tym dylematem, skąd pieniądze wziąć. Po drugie, jeżeli pani ma tylko dwóch uczniów, którzy pójdą do pierwszej klasy, to ja nie widzę, żeby dwóch uczniów było w pierwszej klasie, czyli problem następny wyniknie. Pytanie brzmi, czy dzieci z pierwszej klasy, bo nie wiem, czy ktoś, bo nie ma pani dyrektor, czy ktoś wycofał te dzieci, żeby jeszcze raz chodziły do przedszkola, czy nie? No właśnie, więc klasa, która będzie liczyła nawet 13 dzieci. Ale mogą zostać powtarzać pierwszą klasę. No ale pytanie, czy rodzice się na to wyrazili zgodę. Tak, wiem, że w podstawówce, nie wiem, kto, nie wiem ile. Do 1 marca mają. Mogą się określić. No więc pytanie, przed tym problemem, jakby nie było, staniemy. Staniemy przed problemem finansowym. Ja już pomijam problemem wynikającym z zatrudnienia nauczycieli, ale to już jest inna sprawa. Czyli przed tym bardzo wydaje mi się poważnym problemem w niedługiej już przyszłości staniemy, bo będzie trzeba zastosować ten regulamin, który kiedyś wydawało się, że po co jest potrzebny, gdzie niektórzy
Jest tam regulamin, który mówi, kogo można przyjąć i jakie są kryteria. Kryteria są. Tak, tak. Są kryteria i to będzie prawdopodobnie wynikiem być może protestu. To jest problem do następnego rzucenia, tylko bo, ja już pomijam to wygaszanie, jeżeli będzie wygaszanie, bo to na razie o tym się nie mówi, ale zawsze w przyszłości, a przynajmniej być może w niedalekiej jeszcze za tej kadencji, te problemy związane finansowo i nie tylko, i ludzkie ze światą, bo nie tylko chodzi o zwolnienie, czy tam nauczycieli, ale pracowników obsługi, czy administracji, czy w ogóle tych wszystkich przekształceń i zawirowań. Więc nic nie jest aż takie proste, że można przyjść. Do szkoły obecnych sześciolatków, jak się orientowały trochę nauczycielki, kilka osób pójdzie wcześniej. Kilka, 4-5 osób może. I 13, tych, które są zresztą też muszą być 100 osób. Czyli u nas jest około 20 miejsc, może będzie. No, czyli z 2-3. Czyli z 3. Nie, do pierwszej klasy. To mówię, jedna klasa pierwsza. No i druga ma z tej grupy, która jest teraz w pierwszej klasy, co są, tam ma się chyba uzbierać jakaś pierwsza klasa. No to z drugiej będzie mniej. No to z drugiej znów problem. No to nie wiem, no nie wiem tutaj dokładnie, bo... Bo szanowni Państwo, stajemy w ten sposób, a zwłaszcza Pani Dyrektor, Pani, przed problemem klas łączonych, bo jeżeli dwie klasy, ja pamiętam, to tak było w punktach filialnych, nie wiem, czy Ty chodziłeś do klas łączonych? To znaczy tak, u mnie jeśli... Bo to jest problem. U mnie dwóch chłopców ma orzeczenie, ale jest też grupa rodziców, którzy mocno się zastanawiają nad posłaniem dzieci do klasy pierwszej. Gdyby rzeczywiście tak się stało, to wtedy złączenie klasy łączonej no nie będzie wchodziło w grę, jeśli ta liczba, która zastanawia się, byłaby faktem, to u nas ewentualnie kolejny rok byłby problemem. Bo no bo 5 dzieci tam jeszcze macie w następnym. Tak, natomiast teraz, no zobaczymy, może nie będzie jeszcze tak strasznie. Więc ja nie wiem, czy nie należy powodów takich nie należy również namawiać na to, żeby niektórzy wcześniej mogli powstać. No ja wiem, na pewno nie da, bo każdy myśli kategoriami, że jak on 30 lat temu chodził i zabierał się dzieciństwo. Dzisiaj byliśmy na spotkaniu kolędowym, jak dwulatek chodził z aparatem i robił zdjęcia, prawda? Już nie pomijam. Ci, co mają wnuki czy dzieci w tym wieku, to wiedzą, jak są rozwinięte, a jedynie co nie, to fizycznie, bo dzisiaj przed komputerem siedzą, a nie w czwartej klasie uczeń nie potrafi rzucać piłeczko palantowo, kiedy my, stary rośli, wychowani jeszcze na tak zwanym okresie powojennym, czy bawienia się w wojnie, rzucanie czymś popadło i więcej na dworze było się niż w domu. No tak, różnie to bywało, nie będę tego rozwijał, więc sprawność fizyczna była lepsza, natomiast możliwości, wiedza, no ten... A jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, to my mamy coś takiego jak rekordy gimnazjum, rzucanie skoków, biegu i tak dalej. Te rekordzistami ostatnimi w gimnazjum, które nie są w stanie obecne dzieci przebić, to jest pokolenie mojej córki. Tam są rekordziści gimnazjum. I te ich osiągnięcia sportowe nie zostały jeszcze do tej pory podjęte. Czyli to są 30-latkowie. No dziś nie było tych komputerów, nie było telefonów komórkowych. Tak. Czym innym dzieci się zajmowały. Jasne. A wracając jeszcze do tego, co Pan Przewodniczący powiedział, rzeczywiście stoi bardzo poważny problem przed naszą oświatą, przed samorządami. Tu jest taki dylemat, który będziemy musieli rozstrzygnąć. Żyjemy w państwie demokratycznym i czy można zlekceważyć 2 miliony podpisów zebranych przez rodziców dla akcji, która mówiła, żeby sześciolatkowie nie poszły do szkoły. Cóż, można powiedzieć. Myślę, że nad tą sprawą zastanawiali się fachowcy i
podejrzewam, że znajdą jakieś rozwiązanie, nie obejdzie się bez jakichś kompromisów z obydwu stron, ale chciałbym, żeby tu dobro dziecka było nadrzędną sprawą, jak również wola rodziców w wychowywaniu dziecka, żeby to nie było sztucznie, odgórnie narzucane, że ma być tak i tak, bo każde dziecko jest inne, a rodzic najlepiej wie, jak ono się zachowuje i czy nadaje się już do szkoły, czy też nie. My do 15 lipca, lutego teraz, zbieramy deklaracje od rodziców o kontynuacji. Będziemy już wiedzieli, ile tych dzieci zostaje. Bo od 1 marca rusza rekrutacja na wolne miejsce. No myślę, dużo ma pani dzieciaków przedszkolu w tej chwili? W tej chwili 198. 10 miesiąca dwoje przyniosło do Lublina. Myślę, że sytuacja wymusi, że jeszcze nie raz będziemy na Komisji Oświaty dyskutować nad tym tematem, bo jest naprawdę poważny. Z tym, że to są same 5, 4 i 3 latki. 6-latków nie ma. No, tutaj już nie ma co dyskutować, trzeba dyskutować nad tym, jak to zrealizować. Bo dyskusja nad tym to już nie jest zasadna, bo to są fakty, które nastąpiły. Bo zmiany w ustawie poszły, to my mamy to wykonać. O, będziemy szukali instrumentów. Nie. Komu zabrać, żeby dać? To jest jedyna rzecz, którą możemy. Tak jak instrumentem, bo tak. Ze względu fizycznie się w przedszkolu nie zmieści. Mamy jedną klasę w szkole, ale powiem, że jest wieczny problem. To znaczy ze strony rodziców. Rodzice nie chcą, żeby nawet 6-letni chodził do oddziału przedszkolnego w szkole. Zawsze jest awantura we wrześniu. Dlaczego moje dziecko, a nie inne? Więc naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, powiedzieć, po prostu my różne bierzemy tam warianty i jest coś takiego, że tłumaczymy, że to jest przedszkole, że one siedzą pod opieką cały czas, do łazienki wychodzą z woźną, jedzą obiady na lekcjach, że im szkoła nie przeszkadza w niczym, mają oddzielny boks do rozbierania, ubierania, przychodzą na wszystkie imprezy do przedszkola. Dlatego takie tłumaczenie jest. No a czego moje dziecko? No i w tym roku, jeżeli tak będzie, to my tych sal będziemy potrzebować jeszcze co dwie. Wyposażone, tak, bo jak była budowa przedszkola, to jak się kupowało stoliki, krzesełka, to wiadomo było, że się przeniesie, bo to już były 3 klasy przedszkola, ale wiadomo było, że to się wszystko zabierze, bo tam są 2 sale budowy. A teraz to tak kupić. Tak samo faktem jest, że od września nie będzie tak zwanych godzin chalupy. Wiecie Państwo, co to jest? Te 2 godziny, które w ramach etatu nauczyciel miał obligatoryjnie pracować na różnego rodzaju zajęcia, tak zwanego zadydaktyczne. Teraz tego nie będzie. Więc będzie, znów wracamy się do czasów przed halówką. To znaczy nazwa pochodzi od minister Hal, bo to ona prowadziła. I wszelkie zajęcia pozalekcyjne były oparte właśnie o te godziny. A teraz będzie, dyrektor nie będzie miał narzędzia, że te 2 godziny od każdego nauczyciela musi uzyskać, tylko jest forma wybrania charakteru zajęć ze względu na to, co chcą dzieci, co chcą nauczyciele itd. A teraz będzie na zasadzie, czy pani odpracuje 2 godziny dodatkowo? Czy pani odpracuje 2 godziny dodatkowo? Czy pani odpracuje 1 godzinę dodatkowo? To tak jak prawo dla wszystkich, prawda? Jak można, to się, jak się daje, to się kraje, nie? W dół lub w górę. I generalnie w szkołach, zobaczymy jak to będzie, ale generalnie znikną godziny zajęć pozalekcyjnych. Znów wrócimy do tak zwanych społecznych godzin pracy. To zostało zniesione, ja rozumiem, bo to mocno związki chciały ze względu na interesy nauczycieli, bo była grupa nauczycieli, którzy tego nie chcieli, ale ze względu na interesy dziecka, rodzica, a zwłaszcza dyrektora, który to organizuje, dla mnie to jest bezcelowe, że zostało to zniesione, dlatego, bo niektórzy nauczyciele, niektóre związki tego chciały. Podawały, że to tam powodem jest to, że trudność w dokumentowaniu. Jak trudność w dokumentowaniu? Żadne. A teraz będzie trudność w egzekwowaniu. Więc jeżeli będę chciał zorganizować zajęcia polekcyjne, będę prosił na zasadzie pracy społecznej albo prosił organ prowadzący o danie pieniędzy na zajęcia polekcyjne. W
Więc... Następny problem. Tak, bo to jest każdy nauczyciel pełnoetatowy raz dwa i macie ilość godzin. No, u mnie 22 nauczycieli halówkarzy to dwóch czy trzech, jeden pół etatu, to mam około 40 godzin w tygodniu, w ramach których mogę organizować, no tak mówiąc obrazowo, to nie wszystko, to nie zależy, ale generalnie ode mnie, co chcę, prawda? Co powinienem, co szkoła musi, co powinna, co... O te wszystkie godziny, któreśmy tu mówili, to są bardzo mocno w oparciu o te godziny zorganizowane, wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia. I wtedy nie ma tłumaczenia. Przepraszam, że tak do przewodniczącego powiem. Grześ nie masz wyjścia. Jest tylko sprawa między nami, jaki charakter tych godzin będzie i co ty chcesz i ja chcę i dzieci chcą, żeby było zrobione. Ale nie będziemy dyskutować, czy w ogóle zorganizujemy. A teraz będziemy dyskutować, czy w ogóle zorganizujemy te godziny. I ja. Więc to było troszkę niedobre. Myśmy narzekali na te godziny. Oświatowcy, to prawda, jak zostały wprowadzane, a to marudziliśmy, że sprawy organizacyjne, że to tego, ale to dla dzieci z punktu widzenia szkoły, z punktu widzenia już organu prowadzącego. Organ prowadzący kiedyś tam płaci, prawda? Pamiętacie te czasy, kto był w samorządzie, to było w skali tygodnia czy roku, nie pamiętam. Kilkaset tysięcy złotych. Nie, 45 to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kilkaset, żeby, to były takie pieniądze, prawda, żeby dać szkołom przynajmniej minimalną ilość godzin. Ja pamiętam, to wtedy mieliśmy 18 godzin czy 16, szkoła miała, ja podstawówka tyle samo, ty pamiętasz te 4, tak, i za to się płaciło. A myśmy dostali, u ciebie ile tych godzin, nauczyciele razy? W tym momencie? Tak. Wokół 20. 20, a u mnie około 40, w podstawce pewnie około 60. I w ramach tych godzin są zorganizowane zajęcia. Jak ktoś upadnie i zostanie na zasadzie kto chce, albo ile możliwości ma organ prowadzący, no to zostanie zredukowane do 1/3 podejrzewam. I wtedy nie będziemy mieli... To powinni nie pytać nauczycieli, tylko zapytać rodziców i dzieci. Na pewno by nie pozwolili zlikwidować tych godzin. Ale nie zlikwidują, tylko że te godziny będą płatne. Już są zlikwidowane. Ale będą płatne, więc jeżeli będą płatne, to będą w ramach tego, żeby nie dopłacać o pieniądzach, o których my tu mówiliśmy, żeby akurat te pieniądze były spożytkowane na określony cel, będą zapłacone, tak jak teraz się za pewne rzeczy płaci. Przedtem nie można było, te halówki nie dawały wyjazdu na wycieczkę, które zajmowały dla wyjeżdżających olbrzymią ilość godzin, ale tego nie wolno było uwzględniać, bo gdyby to było uwzględniane, to wiele rzeczy zostałoby rozwiązane. Ale myślę, że to są szczegóły i które będą jeszcze tu nie raz dyskutowane, a szczególnie między panem Wójtem czy panem Muszyńskim dyrektorami. Już musi być, bo to w projekcie no musi być uwzględnione. Nie jest to... A marzec jest projektowanie przez nas, kwiecień to jest więc moment, kiedy rozmawiamy z organami. Żeby to rozwiązane. Też musimy mieć jakieś wyobrażenie, jaka to skala tego. W której chcielibyśmy to ruszyć. W takim razie pozwólcie, że jeszcze ja. Chciałbym do pani dyrektor przedszkola taką drobną uwagę. Zwracało się do mnie kilkoro rodziców, którzy odprowadzają dzieci do przedszkola, że z powodu awarii budowlanej na chodniku, który jest w okolicach przedszkola, w obrębie drogi dochodzącej do przedszkola, powstało niebezpieczeństwo, bo miesza się ruch pieszy i samochodowy. I gdyby pani mogła uczulić rodziców, którzy samochodami podjeżdżają... Było parę razy już zgłaszane. Zmuszone było rodziców na szatni. Przyjeżdżała policja. Wiem, że były też mandaty. Tak. Bo tam są znaki, które zabraniają zatrzymywania, tak. Zakaz wjazdu tak. Jest potem. Ale tego nikt nie przestrzega. To znaczy, jeżeli jest policja, stoi w zakładce, to przestrzegają wszyscy tego. Jeżeli policji nie ma, podjeżdżają nawet, proszę sobie wyobrazić, bramkę. Teraz bramkę mamy naprzeciwko wejścia do przedszkola, nawet tutaj. Że nieraz jak przyjeżdża zaopatrzenie rano albo się spóźni trochę z puław pan, to po prostu nie może jechać. Trąbi, ale nikt sobie z tego nic nie robi.
To jest właśnie niebezpieczne, szczególnie w okresie zimowym. Myślę, że by było, żeby, no ale to tak bez sensu znowu ustawić policję, żeby to dzień tak stało od godziny praktycznie do 8 bez godziny. Nie, policja była parę razy. Nawet ja wiem, że sami, sami kierowcy autobusów wzywali policję do... To właśnie do tych samochodów. Chciałbym Państwu uświadomić, bo interesowałem się tą sytuacją, proszę nie na tym chodnikiem, tylko w ogóle, bo to nas, wszystkich dyrektorów to interesowało, bo jak to się mówi, w mojej przyczyny tam parę osób dostało mandaty. Bo stałem przy tym, żeby nie połóczył, tylko mandatowo. No i mam wrogów teraz osobistych. Ale to nie o to chodzi. Myśmy tam na skutek współpracy z policją powstawiali, gminą powstawiali te naki, żeby wywania się, taka z postoju po tym, to i tak dalej. I w zarząd dróg krajowych, bo to jest dróg krajówka, w pewnym momencie się zorientowaliśmy, jest, widzicie, tabliczka droga wewnętrzna, prawda? Ona została postawiona, nie wiem dokładnie, ale coś w połowie tego roku, tamtego roku, czy coś pod koniec. I w ogóle nie zauważyliśmy, bo krajówka, wszędzie gdzie są drogi tak zwane dojazdowe do krajówki, to jeździli i stawiali. Dowiedziałem się, bo to od pana Henryka Kufleckiego, że to krajówka postawiła, bo się mówię, dlaczego postawiliście droga wewnętrzna, bo co oznacza ta tabliczka? Ta tabliczka, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, oznacza, że jak jest droga wewnętrzna, to wszelkie przepisy o ruchu drogowym, wszelkie znaki nie obowiązują. Więc te znaki, które tam stoją, nie obowiązują zgodnie z prawem. Policja nawet teraz przyjedzie, nie ma prawa ukarać żadnego z rodziców za to, że źle zaparkuje lub inaczej zachowa. Należy tą tabliczkę zmienić na strefa ruchu. Wtedy obowiązują znaki. To znaczy, ja podejrzewam, że powinna gmina poinformować zarząd dróg, że robi z drogi wewnętrznej strefę ruchu. Bo ja już, myśmy z panem Henrykiem na ten temat dyskutowali, ja też nie miałem świadomości, co ta tabliczka, jakie skutki wprowadziła. Wprowadziła takie skutki, że nam każdy rodzic, a zwłaszcza nie nam, tylko policjantowi, który przyjdzie, pokaże tak i policjant mu nic nie zrobi. Te mandaty, które zostały wypisane. To jeszcze były przed tym, jak była ta tabliczka droga wewnętrzna. Dlatego, żebyśmy mieli tę świadomość, że trzeba najpierw, żeby te znaki nawet od strony formalnej, bo praktycznie to wiadomo, my prosimy dyrektorzy i tak dalej, mamy różne. Ja też zacząłem w godzinach w tym roku, bo mi się jakoś to w tym roku tak zrobiło, że tak zaczęli wjeżdżać rano przed 8 na ten mój parking, tam wiecie, naprzeciwko policji, co jest brama moja. Że nikt nie mógł wjechać, mało tego, ustawiały się kolejki takie, że kilkanaście samochodów było zanim wjechał, wyjechał, wjechał. O, tu była taka kolejka samochodów. Więc zamknąłem całkowicie bramę, bo to stwarzało niebezpieczeństwo nawet w ruchu. Mało tego, pracownicy nie mogli wjechać, postawić samochodu i wejść do szkoły, żeby rozpocząć o odpowiedniej godzinie zajęcia. I też, jak to się mówi, z tego powodu mam w Kurowie kiedyś kolegów, którzy teraz są moimi wrogami, nie? Bo przychodzili i tam narzucali mi. Dlaczego ty to robisz? Się tu szarogęsisz, to nie jest twoje. Mówię, moje jako administratora terenu. Dla bezpieczeństwa dzieci ja tu nie wpuszczam samochodów i koniec. Przepraszam, jeszcze zapytam, a ten chodnik będzie odbudowywany? Musi być. Musi być, tak. Tylko czeka się na odpowiedni... Ale potrzeba już od pewnej pory, żeby zagęścić to. Tak, pora roku to dlatego to było chyba czekane, ja tak podejrzewam, nie? Bo to pora roku, musi się wiosna zacząć, żeby to można było. Musi się wysuszyć. A nie na trzeci raz się zapada. Źle było, jak to się mówi... Niezagęszczone. Niezagęszczone. Czy są jeszcze jakieś pytania, wnioski? Jeśli nie ma, to chciałbym Państwu serdecznie podziękować za przybycie, za obecną dyskusję. Chciałbym podziękować panu Stawskiemu z portalu Kurów24, który filmuje nasze posiedzenia i zachęcić społeczeństwo naszej gminy do oglądania filmów z naszych komisji, bo nie wychodząc z domu mogą uczestniczyć w naszym życiu społecznym, gospodarczym. Dziękuję bardzo. Thank you.